Jesteś z Gdańska czy z Okolic? Czy zupełnie nie? Jest to, nie jestem. Zupełnie tak. Jestem z Gdańska, e, natomiast w chwili obecnej mieszkam w Gdyni, więc Aha. trochę e, jakby jest to mało naturalny e, kierunek dla gdańszczanina, żeby. Mieszkać w Gdyni. Tak, to jest takie niechlubne, żeby tak jakby się, ci się nie udało i byś się przeprowadził z Nowego Jorku do New Jersey, czy Dokładnie, coś tak? Czy... W, e, tak, że jeżeli wyprowadzasz się do Gdańska, to przegrywasz, Aha. E, natomiast no, wyszło tak po prostu, bo mieszkanie jest mojego zioma, rodziców i tak było wygodnie. Ale Gdynia jest spoko, jest naprawdę muszę to powiedzieć, że Gdynia jest w porządku. Z tego względu, że ma centrum nad morzem, czego Gdańsk nie ma i można sobie z buta pójść na plażę i jednocześnie być tak. w centrum wszystkiego. No. Tam jest spoko plaża? Taka w sensie. <laughs> Nie trafisz na igłę, czy tam... Ja nie wiem, ja właściwie w Gdyni to chyba byłem chwilami tylko. Wydaje mi się, że jakby zajawka na heroinę w naszym kraju już, już w sumie trochę minęła, więc... Muszę, muszę wznowić, e, zmienić odwołanie, za stare trochę, tak? Co? Teraz nie wiem, co by tak. E, no, tak... Saszetki po dopalaczach. Saszetki po dopalaczach się zdarzają. W sensie czasem jakieś tam e, zabarwione na, na biało woreczki, gdzieś tak. można, można przyczaić, ale jakby nie przeszkadza mnie też tak nie, no problemem jest tłok, bo ta plaża jest dosyć jest długa, ale wąska. Aha. W sensie nie wiem nawet jak się mierzy plażę, gdzie jest no, szerokość. Ja to, a gdzieś też jest... nie, może zostawmy. Ale z czym to się wiąże? Ta, w sensie jest jakaś animozja między Gdańskiem i Gdynią? To jest kibicowskie, czy to jest historyczne? Z czego to się wiąże? Naturalnie wie? jest to y, kibicowskie. Tak, okay. Jest to kibicowskie. Lechia z Arką y, się nie lubi, aczkolwiek tak szczerze powiedziawszy... Y, jak mieszkam w Gdyni i otwarcie mówię, że jestem z Gdańska, to miałem trochę jednak wyobrażenie, że nawet w sensie, no, że ludzie wkręceni w klimaty kibicowskie będą jakoś reagować na to trochę negatywnie chociaż. Zwłaszcza, że mimo, że nie jestem jakimś bardzo kibicem, ale chodzę na lechie od czasu do czasu. A jest scena stand-upowa, w sensie teraz już się zmienił właściciel, ale był, był klub, którego. Jakby był właściwie siedzibą takich hardkorów z Arki i był luz totalny z tym, nie? w sensie tak można jakby, było, Tak, uh -huh. bo to był totalny luz i na scenie, tam przychodziło dużo kiboli yy, i można było powiedzieć o tym, że się jest z Gdańska i generalnie tam jebać Arkę, ale uh -huh. i, i jakby w, yy, okazuje się, że to chyba jest taka wewnętrzna zajawka, że naprawdę... Jak tak. już dwie strony chcą, żeby był biw, to wtedy on się dzieje. No jasne, tak, potrzebne są dwie, dwie działające strony, tak, żeby było z kim się napierdalać czy coś. E, spoko... A, czyli twoja rodzina, rodzice też są z Gdańska, czy...? Tak, to czy... znaczy, no ja się urodziłem w Gdańsku, moja mama też się urodziła w Gdańsku, mój ojciec y, urodził się we wsi, y, w sensie no raczej tam się... Raczej urodził się w Słupsku, tak sądzę. Aha. Chociaż może gdzieś się urodził na stogu siana. Tato. Jeżeli to słuchasz, to w sumie masz mi powiedzieć, gdzie się urodziłeś. W każdym razie mój ojciec jest ze wsi, ale to jest bardzo fajna wieś. Tak. Pod Słupskim. Aha. I czym się twoi rodzice za zajmowali? czy Są z wykształcenia włęfistami. Aha. Yy... Mój ojciec yy... jest instruktorem nauki jazdy, a teraz już głównie trenerem piłki nożnej. Moja mama uczy WF-u, aktualnie nie uczy, bo jest na zwolnieniu lekarskim i sobie chiluje yy, i skończyła właśnie studia z fizjoterapii. Także generalnie mój dom jest. Skończyła taką... teraz studia, tak? W tej... Tak, tak, no, skończyła gratulacje do mojej mamy. <laughs> teraz kończyło. Usułamy nie? To ładnie, że się, że się dokształca jeszcze. E, ale e, ojciec WF-ista teraz. Y... Instruktor to są przemienne branże? W się sensie, też trzeba się wydzierać na ludzi, czy coś tak? Czy... W sensie źle kufa robisz. No, jakby to, to bardzo się wkomponowuje w podejście <śle> mojego taty do nauczania, <śle> wychowania i, i tego, typu, tego typu rzeczy. No, tak. No, mój ojciec ma w swoim y, w liceum ksywę, która przynosi się z roku na rok y, gestapo, więc, y, Aha. więc y, taki klimat y, y mu odpowiada. okej. Okay. Okay. Ale rozumiem, że wyniki ma, czy coś, czy coś w czymś tak, skoro jeszcze go ma. nie zwolnili. No, tak, no bo zdarzy, zdarzyło mu się ym, ujebać kogoś z wf -u. To jest wydaje mi się całkiem na WF-ista wynik. tak, to rzadko się zdarza, niby tak, nie WF, no to zależy od szkoły pewnie. Nie? Ale zawsze się tak traktowało trochę z przymrużeniem oka jak plastykę, albo nie wiem co jeszcze. Technikę jakąś techniki pewnie już nie ma teraz, ale. Nie wiem, czy nie ma techniki, możliwe, że jest. Że jest, no nie wiem, jest nie byłem w szkole. Też, zupełnie w tak, całe szczęście, jestem nie na bieżąco z, z reformami, ale tak. No dobrze, czyli a rodzeństwo masz jakieś? Tak, mam brata młodszego o lat cztery, mhm. który też jest judoką, tak jak ja, no i tam sobie studiuje coś na Polibudzie. I robi też, w sensie jeździ na rowerze i robi taki projekt, który się nazywa Akademia Nauk Pożytecznych. Aha. Co polegało na tym, że wziął kamery i sprzęt do nagrywania audio, i pojechał w świat przez Bałkany i rozmawiał z jakby z ciekawymi ludźmi którzy jakby mieli udowadniać tezę, że szkoła nie pomaga w, <grych> w osiąganiu swoich życiowych celów. Znaczy trochę teraz to uprościłem, ale jakby Jasne, tak. Akademia Nauk Pożytecznych, można trochę to rozszyfrować, uh -huh. jak mi się wydaje. Spoko, spoko. polecam, do obczajenia na, na fejsie. Tak, to widziałem tam coś nawet. A spoko, czyli no obaj siedzicie w sporcie, czyli jednak można powiedzieć, że trochę poszliście w ślady ojca, czy jakoś wpływ jego, czy w ogóle rodziców, tak? Duży? Na maksa, no na maksa. No, to było tak, że jak mamy... Spędzaliście mam... czas w ten sposób, jak, jak byłeś młodszy, tak? Tak, czy? tak, tak. Ojciec grał w piłkę zawsze na jakimś tam takim amatorskim poziomie, ale bardzo regularnie. Potem zaczął biegać maratony, robić triatlony, jakby w... no, cisnął całe życie... A jeżeli chodzi o nas, no to no ja zacząłem jak miałem 7 lat, więc tak naprawdę mhm. nie pamiętam początku. Zacząłeś grać w piłkę czy nie, nie judo, judo zacząłem uprawiać. Mhm. Zacząłem uprawiać Judo jak miałem 7 lat. I jakby od początku to była taka bardzo, bardzo silna, jakby przejmująca moje życie tak? wręcz zajawka. Były tam mhm. jakieś powiedzmy w wieku dziecięcym. Chwilę zwątpienia, bo byłem słaby w piłkę, właśnie. Przez Aha. to, że tr ciągle trenowałem, to na podwórku nie mogłem się popisywać za bardzo z eee. chwilami. Eee... Chyba, że się z kimś biłem, to wtedy. No tak, tak jak ktoś się rzucał, to my wtedy no. wiedziałeś, co zrobić. I, I co, po prostu widziałeś, jak, jak odkryłeś judo? Jak to się stało? Miałem zajawkę na takie rzeczy jak Power Rangers, co? Dragon Ball. Zresztą wśród moich życiowych Aha. idoli. W w jednym szeregu z, powiedzmy, Joroganem i Janem Pawłem II, nie wiem tak naprawdę, nie, ale wymieniam Songo, więc po dziś dzień. no i jakby... no Obaj mają tajemne moce, czy mieli, tak? Tak, obaj hmm. mieli, ta, mieli tajemne moce. Czy znaczy Songo dalej ma, bo teraz Aha. nowa seria wyszła? Więc, tak, tak. Okej, okay, nie jestem zupełnie. Dragon Ball Super. Ostatni, jaki widziałem, to był Dragon Ball Z, i to już, było nie, to już było nie dla mnie, chyba byłem za stary, ale. Ja... Słuchajcie, ja też, że ja Dragon Balla tego starego odkryłem późno i mi się to spodobało. I to wcale nie jest takie dla dzieci, to jest trochę dziwne, nieśmieszne. Zpocząłane. E, tak, jest. tak, no właśnie. E, nawet, nawet mam, ale do tej pory nie obejrzałem wszystkich e, odcinków, ale te kolejne serie chyba są coraz bardziej w sensie na kolejne pokolenie, natomiast więcej więcej dopalaczy jest, nie? Tak, w tak, każdym... zdecydowanie. No tak. To, to jest y, trochę y, pułapka w ogóle całej idei tego, y, tej serii jest taka, że no, Sągo chce spotykać coraz mocniejszych ludzi no tak. y, i jakby się rozwijać i walczyć z silniejszymi przeciwnikami, ponieważ to jest jakby jego życiowa droga, jego tak. do wojownika y, no i niestety jakby to się robi trochę w pewnym momencie karykaturą, bo już masz najbardziej rozpierdalającego przeciwnika, jakiego możesz sobie wyobrazić, mm -hmm. który przychodzi z piekieł po prostu, sam szatan go zawezwał i potem okazuje się, że musisz zrobić jeszcze jakieś nadzaświaty, mhm. w których są jeszcze bardziej dopierdaleni bogowie i okazuje się, że ci bogowie jednak się cykają jeszcze jakiegoś boga, więc masz tych poziomów mocy już teraz. Tak. No, zrobiło się tu karykaturalne, ale wciąż kocham Dragon Bola. Ale to zupełnie jak z Janem Paweł tam różne poziomy mocy, są różne, wielkość czapki. I tam... No tak, tak. Możliwe, że to skojarzenie nie było przypadkowe. Czyli co? Jarałeś się najpierw tym, i potem co przeszedłeś do. Kiedy Chcia... było pierwsze realne zaczepienie takie. Chciałem na początku trenować karatę, ale chyba jak moja mama zobaczyła, że się kłaniamy do jakiegoś dywanika z jakimś typem, to jej się to nie spodobało tak? ogólnie. Był trochę. Dziwny klimat, zresztą bardzo Aha. się cieszę, że w sensie nie mam nic do karaty. Natomiast, jakby karate tradycyjne w takim wydaniu, że się głównie macha w powietrze, to powiedzmy nie jest, w sensie no, raczej bym nie, nie ten, nie przyszpanował na, na podwórku, nie jest to zbyt nie. skuteczne po prostu. Nie, nie, już te, no nie, skuteczne w walce chyba nie jest, tak? To bardziej jest wysiłek fizyczny, jakieś tam ćwiczenie, tak? No, jakby Judo mam... to jest trochę bardziej praktyczne. Powiedziałbym, że jest szereg praktycznych sportów walki. Na przykład, w sensie no judo oczywiście jest bardzo... wszędzie, w sensie, wszędzie gdzie jest walka w pełnym kontakcie, tak naprawdę, to ona weryfikuje skuteczność mhm. tych technik. Jeżeli nie ma walki w pełnym kontakcie, tylko jest kata, albo właśnie, tak jak aikido jest jakąś formą takiego rozwoju, doskonalenia się Pewnie ludzie, którzy uprawiają Aikido się ze mną nie zgodzą, ale mm, niestety nie, nie mają argumentu, żeby mnie przekonać, że jest inaczej. Tak. Jeżeli nie ma pełnego kontaktu w sporcie, walki, nie wydaje mi się, żeby on mógł być efektywny po prostu. Oczywiście może być efektywny jako forma samorozwoju, jakiejś takiej ścieżki życiowej, tak. ale nie będzie to skuteczna forma samoobrony, czy po prostu mhm. walki. No. No właśnie, bo, bo jak już poruszyłeś ten temat, to może spytam, przeniosło ci się jakieś elementy, przeniosłeś ze ćwiczenia sportu, judo i tak dalej do, do stand-upu? Ja wiem, że to jest trochę głupie pytanie, ale czy nie, jest, jest ten sam głupio. element, nie wiem, czy jest, są jakieś, widzisz wspólne elementy? Czy współzawodnictwo, czy w ogóle, nie wiem, wytrzymałość taka? Coś ci pomogło? Na maksa. W sensie w ogóle jakby zacząłem, bo jakby zacząłem najpierw robić impro i z tego impro zrobił się stand-up i powiedzmy, że potraktuję trochę to pytanie jako umiejętności sceniczne trochę szerzej no tak, pojęte, jasne. nie? No, było tak, że po prostu w pewnym momencie zacząłem mieć szereg kontuzji, które mi uniemożliwiały uprawianie mm -hmm. sportu na takim poziomie, jakbym sobie to wyobrażał, i podnoszenie tego poziomu już takiego, powiedzmy, mistrzowskiego. No nigdy nie byłem mistrzem świata, ale tam zawsze byłem w kadrze narodowej, gdzieś tam się ocierają o takie o taki ten Najwyższy poziom Aha. w kraju i po prostu posypał mi się kręgosłup w którymś momencie, potem jakby za każdym razem, kiedy próbowałem wrócić do, do wyczynowego trenowania, to coś się znowu działo. I miałem straszliwą pustkę w, jakby po zajawce, która mi właściwie tak. absorbowała mnie totalnie, i wtedy właśnie gdzieś pojawiło się impro. Zaczęło mnie to wciągać, i zaczęło mnie wciągać właśnie dlatego, że jest mnóstwo wspólnych mianowników, to znaczy. E, trenując wyczynowo od dziecka, masz te zawody kilkanaście razy w roku, czasem co tydzień startujesz i to jest tak, że masz. Bardzo powod... dużo, w sensie większość twojego dnia to raczej pochłaniało, jeśli zaczynasz już na takim no, wyższym poziomie, tak? Ćwiczyć. To, to jest... Może nie od siódmego roku życia, ale później. Więc... No na początku to było chyba trzy, cztery razy w tygodniu. Mhm. Na początku trzy, potem cztery, potem szybko zrobiło się pięć. W momencie, no. kiedy już miałem lat tam 14, 15, i to była już. Wydaje mi się, 15 kadra narodowa juniorów młodszych. No to było nawet, no nie wiem, nie powiem dokładnie, ile, no ale na pewno zdarzało mi się 4-5 miesięcy bite z roku, spędzać tak. na obozie, Aha. gdzie tylko trenujesz, jesz i śpisz. jakby No wiadomo, że tam chodzisz sobie na browara czasem, ale jakby ten sport zajmuje tak. całe twoje życie. Nie? Jak w czerwcu wjeżdżałem, no to wracałem gdzieś tam w połowie września i w ciągu roku też się zdarzały wyjazdy, obozy, zgrupowania i tak, tak dalej. Od razu, od razu skumałeś, że to jest coś, do czego masz smykałkę i chcesz to robić tak intensywnie, czy zajęło to parę lat, że nie wiem, ludzie zaczęli ci mówić, czy jesteś dobry? Czy... Nie, raczej to było tak, że to była moja jakaś obsesja wręcz. No. Nie? To było tak, że ciężko mi było brać poważnie jakiekolwiek inne cele niż sportowe i też tak. to nie, nie jest tak, że ja byłem jakiś bardzo wybitnie uzdolniony, chociaż powiedziałbym, że byłem dosyć uzdolniony, ale brakowało mi zawsze trochę takich cech charakteru, które są potrzebne, tak. żeby przebić się na taki najwyższy poziom, takiej trochę bezczelności sportowej. Byłem, tak. wydaje mi się, momentami za, za, może nie grzeczny, ale pękałem psychicznie, co tu dużo gadać. Nie byłem aha. w stanie w, pod wpływem bardzo dużego stresu. Tak. Jakby na swoim maksymalnym poziomie operować, nie? Ale chodzi o to, że jakby od, od zawsze to było coś, że jakby myślałem, Rytm ro roczny ustalały Mistrzostwa Polski, jakieś ważne turnieje yy, i cały czas chciałem więcej. Jak mhm. byłem w, w trakcie startu, to było dalej jest dla mnie bardzo stresujące przeżycie, takie wręcz fizjologicznie zostawiające ślad, bo zazwyczaj jestem chory po zawodach, mhm. bo, bo no, jeszcze trzeba zrobić wagę do zawodów. trzeba tak. Tam zawsze te 5-6 kilo trzeba zgubić, yy, więc to, to jest jakby takie uderzenie dla organizmu bardzo mocne. Natomiast no, nie pamiętam czasu, kiedy to nie było dla mnie obsesją i ciężko się też z tego leczy. I właśnie elementem leczenia, takiej terapii, no bo jeżeli coś jest w, w schemat, jest wgrane w Twoje życie, że masz tą dawkę tych tak, do... bardzo wysokich albo niskich, zróżnicowanych emocji, mhm. to Twój mózg trochę się do tego przyzwyczaję i, tak. i wydaje mi się, że tą lukę próbuję dalej zapełniać sobie sceną, bo ona też daje mi taki krótkotrwały strzał no. dobrych albo złych emocji, nie? Tak. Ty jesteś który, który rocznik, że miał takie odniesienie czasowe? 91. Aha, aha okej. Okay. Mam w tym roku 27 lat, więc jest, jeszcze jestem piękny i młody, choć nie widać tego na nagraniu. <laughs> nie, 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 niestety, ale... No tak, czyli zacząłeś, Judo, zacząłeś trenować w 97, tak? Coś takiego? 8, 8? 9? Aha. Nie wiem tak do końca. W sensie miałem no, tam te 7 lat, więc to był gdzieś 8, 9 mhm. rok. No. To ja chyba mniej więcej wtedy coś tam próbowałem pierwszy raz. Ale ja nie za bardzo, ja nie chciałem na to chodzić. W sensie to było coś takiego, co za bardziej e, chyba rodzice mnie namówili, żeby wiesz, żeby coś robić, właśnie fizycznie, coś takiego. Ja zupełnie nie miałem takiego drygu. E, też cieszę się, że. Coś takiego po drodze miałem, nie? Zawsze czegoś ile, tam się... Czasu nauczyłem czasu na macie? Niedługo. Myślę, że to... Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale to pewnie był rok, więc nic takiego, żeby wiesz, żeby w jakichś tam takich yy, amatorskich powiedzmy zawodach brałem udział, ale yy, ja też nie mam takiej mocnej żyłki właśnie rywalizacyjnej chyba, że... No ja lubię się poprawiać, ale takie, żeby być lepszym od wszystkich, mnie to, mnie to chyba bardziej deprymuje niż, niż cokolwiek. <laughs> E, więc tak, no ale nie wiem, no, nauczyłem się przewrót robić, czy coś no, tam. No to jest to... bardzo dużo, nie? Jest... <laughs> Teraz już pewnie bym go nie zrobił, ale, ale coś tam zawsze było. E... Nie no, to jakby nawet taki rok, nie? To zostaje, mhm. zostaje ślad w usprawnieniu człowieka, jeszcze zależy na jakim tak. etapie, ale... W, y... No, ja pracuję z dziećmi, teraz mhm. y, uczę Judo y, i widzę różnice w dzieciakach, które miały nawet styczność rok, dwa lata z tym sportem i idą na przykład do, na piłkę albo, y, albo grają w tenisa albo robią cokolwiek. Mhm. Y, właśnie taki sport kontaktowy y, daje tę możliwość rozwoju różnych cech motorycznych. Jeszcze w odniesieniu do drugiego człowieka, w sensie jakby jest ten kontakt cały czas i można też bardzo dobrze pracować nad psychiką dziecka w tym kontekście, tak. że jest ta rywalizacja. Można tą rywalizację omawiać w określony sposób i sprawiać, że to dziecko się rozwija i jakby fizycznie i e psychicznie, jeżeli to ma jakikolwiek sens, co ja mówię teraz. Nie, no, ja myślę, ma? że ma, no. Ja myślę, że na, na pewno na mnie też jakiś to musiało mieć wpływ, bo, bo je, wiesz, jak może przestałem się tak bardzo y, jakoś bać, konfrontacji czy coś, czy tak, Ja raczej byłem taki zamknięty w sobie, tak mi się wydaje, przynajmniej na początku, nie. I więc na pewno coś tam. A w ogóle sam fakt też zmuszania się do czegoś, co nie jest dla ciebie od razu komfortowe, też może ma jakąś wartość. Ja tam nie przepadałem za, za moim trenerem, na przykład, nie? Też on chyba miał dobre wyniki w ogóle, ale jak, jak ktoś na mnie trener. drze mordę czy coś, to ja tak od razu się. Ja też nie lubię tych autorytarnych takich struktur, ale to inna sprawa. Ehm... Kurwa, właśnie wiedziałem, że o to zapytasz i, i nie mogę sobie teraz przypomnieć. Spoko. No, pewnie kojarzy. Świat jest mały. Tak myślisz? Mhm. Ale zresztą wszyscy trenerzy z judo są dosyć podobnie nastawieni, bo to jest stara, dobra, radziecka mhm. szkoła. Że trzeba... To był, A, wiem, że ten klub się nazywał Ryś. A, klub, e, Zarego Starego bo... Bożęckiego trenowałeś. Tak, tak. Właśnie, tak, tak. To jest bardzo w porze gości. No tak, no widzisz, no to teraz niedobrze, że powiedziałem, <grym> że go nie lubiłem, ale po prostu wiesz, to nie lubię. Nie zajęć, się. Tak? Nie, nie sądzę, nie sądzę. No dobra, i co, i przeszedłeś, to, to kiedy miałeś pierwszą styczność z, z impro, co się tam mówi, że jakoś po tych kontuzjach zacząłeś szukać czegoś innego, tak? I. Tak, znaczy ja nawet nie wiem, czy jak szukałem czegoś innego, tylko po prostu miałem, nie wiem, w sensie to pewnie jest trochę za duże słowo, ale miałem, powiedzmy, taką posportową depresję, że nie, nie, nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. I Arek Pawłowski, z którym gdzieś tam przy okazji jakiejś imprezy muzycznej, którą organizowaliśmy z dziomkami, się przewinął, powiedział mi o czymś takim, że wychodzisz na scenę i tam sobie mówisz jakiejś rzeczy i z tego się budują, jakby buduje się struktura historii, albo robisz jakieś zabawne scenki i po prostu uderzyło mnie, że kurwa, jest coś takiego, mhm. co bardzo mocno spaja się z jakimiś moimi Takimi naturalnymi cechami dobrymi we mnie, nie? W Cześć. sensie zawsze, zawsze byłem dobry w tym, żeby wyjść przed tablicę i szyć po prostu i tam kombinować Cześć. i bajerować mhm. i jakby nie, też y, często miałem jakieś wystąpienia w gimnazjum, liceum, jakieś tam Aha. teatralne, no tak jakby interesowało mnie to sam teatr może mnie nie do końca kręcił, nie, nie, nie miałem czegoś takiego w sferze y, artystycznej, co by mnie bardzo mocno pociągało, no i pojawiło się to impro, nie, w którymś momencie, y, które dosyć szybko mnie też y, wciągnęło. Tak, byłeś na, na studiach mniej więcej, czy? Tak, tak, to było na studiach, wydaje mi się, że miałem 23 lata, mhm. dwa, coś takiego. Co, co studiowałeś? Wiele rzeczy studiowałem tak? w swoim życiu, tak. Studiowałem najpierw prawo przez pół roku. Uh -huh. To było tak bardziej, żeby zrobić dobrze rodzicom, ale nie, 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 znalazłem, nie odnalazłem w sobie pasji do palestry. Uh -huh. Potem poszedłem równolegle na skandynawistykę i na awf. Zrobiłem dwa lata tej skandynawistyki. Tam później musiałem płacić za jakiś dług, więc stwierdziłem, uh -huh. że sobie poczekam rok i potem wrócę i skończę tak. AWF. Za dług wobec ehm. szkoły, czy, czy? Tak, za długi, w hazardzie się zaś? W hazardzie i za narkotyki po prostu mój profesor od historii i literatury Danii mnie ścigał i musiałem spierdalać stamtąd. Ehm, nie, no jakby studiowanie średnie mi poszło w życiu. Tak, tak. Ale to, Przepraszam, skończyłeś szkołę, czy nie? nie? Prawie skończyłem AWF, zostało mi tam do domknięcia prawie parę spraw, ale Aha. to już tak dwa lata się ciągnie, się tak. ale skończę, skończę, skończę. Tak myślisz? Tak myślę, no. Nie no, to spoko, życzę, życzę ci tego, ale y, trochę mnie fascynuje to, że jakby w ogóle nie jesteś wyjątkiem. Wie, wydaje mi się, że może nawet, no nie wiem czy mogę powiedzieć, że większość, a może nie, ale sporo osób, które teraz się zajmują stand-upem czy coś, miały taką, jakąś taką podobną ścieżkę, że Szukali tych różnych kierunków, nie skończyli tych studiów albo rzucili w połowie czy coś tam. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale chyba jakoś niechęć też do takiej, do struktury. takiej struktury może? Czy no, e... po prostu miałeś bardziej zajmujące rzeczy w życiu też? No to też by mnie nie zdziwiło, nie? No, Ta szkoła się wtedy wydaje mało istotna. Wszystko po trochu myślę, bo jeszcze na studiach tam dosyć mocno myślałem o karierze sportowej, przynajmniej mhm. na początku, nawet walcząc z tymi kontuzjami. Nie, nie, nie potrafiłem się nigdy przez, całe, przez całą moją edukację, nie potrafiłem się zmuszać do, do czegoś, co mnie nie interesowało po prostu. I to była ciężka walka, natomiast do, że tak powiem, poziomu matury. To było o tyle proste, że można było sobie właśnie na tej umiejętności improwizowania i łączenia faktów w miarę komfortowo jechać przez te wszystkie, przez te wszystkie klasy. Na studiach, niestety, już się trzeba uczyć, żeby <grym> też. Dopiero jeszcze, żeby, na studiach. Dopiero nie? na studiach. No no. Tak, coś w tym jest. Ale jakby zawsze miałem taką zakorzenioną, głęboką pogardę wręcz dla takich szeroko pojętych struktur, mhm. oceny, standardów i po tak. prostu nie, nie... Budziło to we mnie bardzo negatywne emocje. Mhm. I nawet jak teraz o tym mówię, to czuję... Wkurwiam się trochę. No się nie, no, to zmienimy prostu. zaraz temat. Spokojnie. Nie, no to można się powkurwiać. Też się dobrze czasem wkurwić. No. Tak, czasami. Jakieś amplitudy nowe. No, nie, 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 dalej nie mogę. Wydaje mi się, że po prostu w stand-upie jest... W trochę stand-up jako sztuka jest trochę negacją tego wszystkiego, więc naturalnie ściąga takich ludzi mhm. po prostu. To impro, czy poszedłeś na jakieś warsztaty? Tak, do do Gosi Różalskiej Aha. poszedłem. Byłem tam może z trzy razy, potem Arek mnie ściągnął do grupy, która powstała, nazywaliśmy się Imperwersja graliśmy takie impro, takie dla śmiechu bardzo, nie? W Aha. sensie proste i dosyć bezczelne i tak. czasem przesadnie wulgarne, ale było przy tym dużo dużo fanu na pewno. To był taki pierwszy projekt artystyczny, który mnie gdzieś tam mocno pochłonął i zaangażował. Potem był, był właśnie... Okres takiej mocnej fascynacji, tym impro, szukaniem różnych warsztatów, chodzeniem na, na występy, gdzieś tam, rozwijaniem się w tej sztuce. I w którymś momencie przyszedł stand-up, który zapełnił mi trochę inną lukę, bo impro jest byciem z ludźmi mhm. i jakby też to lubię, wymianę energetyczną i budowanie czegoś wspólnie, jakby trochę dekonstruowanie swojego ego na rzecz dobra grupy, żeby tak. stworzyć coś razem. Ale brakowało mi właśnie taki, takiego indywidualnego wyjebania się na wszystkich innych. Czas się popisywać po prostu, dokładnie, tak? Nie było dokładnie. Tam, za mało czasu na scenie. Tak. <laughs> imperwersji już nie ma? Nie ma nie, już nie, imperwersji. Nie, nie. Ale jakieś impro jeszcze robisz nadal, tak? Czy Tak, tak, tak. Trochę teraz. jest, Zmienił się klimat w tym mieście, bo mhm. Tak jak były. Wszyscy chcą stand up, napierdalać? Teraz, <gry> nie, nie, właśnie tam. Z impro robi pewnie ze 300 osób, w którym mieście. Wow. Tak. Okay. Na, na różnym poziomie. Stand-up tak. z 20 może, kilkanaście mhm. osób. Tak. Z jakby z open micami takimi typowymi licząc. Natomiast, y, zmienił się klimat pod tym względem, że te podziały na grupy nie są takie wyraźne, bo jest mnóstwo projektów, w których się łączymy mm. też przez y, festiwal y, Podaj Pagaj, który y, chyba trzy lata temu był pierwszy, jeżeli się nie mylę. Y, z, y, jakby przez ten festiwal, też bardzo dużo tych takich podziałów na starszych, młodszych improwizatorów trochę legło, to się trochę wymieszało i było bardzo dużo grań takich wspólnych. Z tego potem też się ukształtowały jakieś grupy, jedne istnieją, drugie nie istnieją. Jest w tej chwili, powiedziałbym, nadpodaż improwizatorów w którym mieście, w stosunku do miejsc do grania Aha. i terminów, nie? A, a obecnie gram w grupie, która nazywa się Muzalians z właśnie Gosią Różalską. To też jest bardzo ciekawe, że przyszedłem do niej na pierwsze warsztaty, a teraz gramy razem w grupie. Także, no. także w porządku. Agnieszką Kuśmirak, Mikołajem Wieczorem i Makosą. Mikołaj i Makosa są tancerzami. I mamy jeszcze beatboxera elfa. Aha. I robimy powiedzmy. Interdyscyplinarne takie ekstra Tak, interdyscyplinarne impro. <śm evaluation> no, tancerze tańczą, my też trochę tańczymy, też trochę tancerze improwizują. Aha. To się w jakiś tam sposób przenika, wynika jedno z drugiego. Do tego jest właśnie ta sfera muzyczna. To jest i beatbox, i też jest puszczamy muzę po prostu jakąś tam, która jest też inspiracją dla nas. I tworzymy coś takiego, co mi się wydaje dosyć świeże i jakby mam wrażenie, że jest to. Coś nowego, nie? Przynajmniej w No Polsce dobra, dobra, ale jest hajs z tego czy nie? Nie, absolutnie nie ma w ogóle nie, nie ma. z tego hajsu, trzeba nie dokładać tak. No że... tak, za dużo osób jest w Impro przede wszystkim, nie? A to jest ten problem. Kogoś wyjebać, może Wszystkich. wtedy tak. To kiedy się zetknąłeś z tym stand-upem po raz pierwszy? Może przy okazji o pierwszym występie po powiedz, bo już wspominałeś. W duchu Poza tym. Ta Okej, okay, tak, pod, tak podsumujemy. Może nie, być, może być. No, bardzo chętnie o nim opowiem. Nie jakby. Był to pierwszy występ, no, więc jak, jest to tak, ważne no, doświadczenie w, w życiu. Wiesz, nawet jak ktoś myśli, że miał spoko pierwszy występ, no to pewnie nie był to wcale taki dobry, więc bądźmy szczerzy. Niektórzy mieli pozytywne doświadczenie, ale no, chyba nikt raczej nie mówił, że był dobry. No chyba, no nie wiem. No, chyba, no, chyba wyjątków za bardzo tu nie ma. Jerry Seinfeld mówił, że był dobry w pierwszym okay. występie. No może tak, <laughs> może on tak długo się, wiesz, w, 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 Przygotowywał do tego, siedział w tym jakoś, że, że, że tak, że może to było łatwiejsze dla niego, ale nie wiem. Nie, nie mam też pojęcia, natomiast tak, tak wydaje mi się, że w Talking Funny pa, pa padło to pytanie, jak było, jak było u niego i on powiedział, że było spoko od początku. Aha, aha. No, tak. no, ale jakby no to można... jest odpowiedź, którą też bym się trochę po nim spodziewał, bo on jest takim bufonem trochę i mi to zupełnie pasuje do jego, do jego persony, ale bardzo możliwe, że, że tak było, nie? No, u mnie tak nie było. Pojechałem jako kierowca, to było 3 lata temu, właśnie przed chwilą sprawdziłem datę zdjęcia mhm. prawie równo 3 lata temu. Adam van Bendler jechał na występ, znaliśmy, graliśmy właśnie razem w grupie impro. Jechał do Warszawy, do kliniki Snukera, która niestety już nie, nie istnieje, natomiast jecha, jechałem tam jako kierowca. Tak po prostu dla fanów. Po drodze padło hasło, że skoro już w sumie jadę, to żem wyszedł na Open Mic'a, więc zamieniliśmy się miejscami za kierownicą i na gdzieś tam, półtorej godziny przed dotarciem do Warszawy, zaczęliśmy zbijać materiał mój do kupy. Aha. E... Powiedzmy, że miałem tam jakieś wcześniej przemyślenia gdzieś już spisane, więc wynika, ale to było straszne dosyć. Pamiętam żart, mogę powiedzieć żart, mój w sumie pierwszy żart. Śmiało, jak. To... Który napisałem, że dorastałem w Gdyni. To nie jest prawda, nie dorastałem w Gdyni, ale na potrzeby żartu skłamałem. Dorastałem no nie, w Gdyni... Nie, tylko nie to. <laughs> Mówisz, że to nie jest wszystko prawdą w 100%? Jak to możliwe? To jest prawdą, ale. Prawdą komedii. Tak, tak. No. Dorastałeś w Gdyni? Dorastałem w Gdyni i ciągle słyszałem o ustawkach z Wisłą. I też chciałem pójść na ustawkę z Wisłą, więc wziąłem parę kamieni w kieszenie i poszedłem na tą ustawkę. Trafiłem dwóch kajakarzy i łabędzia. <grym> <Okay. grym> Wiedziałem, że będzie rzeka, zastanawiałem się co. Co, y, <grych> co dalej? Został ten żart, y, jest adaptacja tak, y, filmowa tego, fi tego żartu. W filmie na, ka na kanale Bendlera, tak? No. Mhm. A właśnie, to jeden z takich, wydaje mi się, że jeden z pierwszych takich komediowych filmików od ludzi, których kojarzę, że tam były zablokowane komentarze. I to byś y, świadkiem tego, czy te komentarze zostały wyłączone? W trakcie czy od razu, W trakcie. Tak. Tam się pogróżki zaczynały, czy, tak, czy co? Tak, zaczynały się po prostu y, pogróżki, groźby karalne w komentarzach uh -huh. miały miejsce. Y, no jakby zacząłem od chwalenia środowisk kibicowskich, ale <laughs> wydaje mi się, że jednak środowiska kibicowskie w internecie, a nawet podejr podejrzewam, że to nie, nie ma nic wspólnego z jakimiś kibicami, tylko bardziej z gimbazą. Nie, no tam już był jakiś hardcore straszny, tak. że tam nas zajebią, powieszą, poderżną nam gardła i ogólnie rzecz mm -hmm. biorąc. Gdzie y, klubów z nazwą Wisła w Polsce będzie na bank kilkadziesiąt. No nie? właśnie, tak, to I, po no pierwsze. Skąd oni widzieli, o którą Wisłę nam chodzi? Y, chyba, że każda Wisła po prostu Tam w nie było jakiegoś się... bezpośredniego odniesienia nie, do, do konkretnego nie klubu? Nie. Nie było żadnego odniesienia mm -hmm. do kon konkretnego klubu. My byliśmy kibicami fikcyjnego klubu, Tratwy Fuck. I mhm. e, jakby Wisła była po prostu hasłem rzuconym. No tak, w ale to Ezer. wszyscy się fani Wisły, myśleli, że to o, o nich, no bo no przecież tak. oni są najważniejsi, więc wiadomo, że o nich robicie filmiki. E, no ale dobrze, to cieszę się, że nikomu się nic nie stało, znaczy przynajmniej wam. E, <suszy> Łabąć i kajaka ucierpieli. Tak, no trochę. tak. I tam ci co piszą te komentarze pewnie mają zjebane życie, no ale to jest już no, ich sprawa. Łabędź, przepraszam. <laughs> Spoko. Słuchaj, słuchaj, gdybyśmy pilnowali poprawności językowej w tych rozmowach, to one byłyby wszystkie znacznie krótsze. Albo <laughs> dłuższe. Bo, tak, tak, każde z, z wyjaśnieniem, z poprawkami. Ale mówisz, że coś jechałeś na ten pierwszy występ trochę przypadkiem, ale. Coś tam pisałeś już wcześniej, tak? Czy tak. Zastanawiałeś no, się nad tym, że wiedziałeś, że coś takiego tym. jest, tak? Tak, wiedziałem, że coś takiego od, od jest. Ben, od Adama Bedler? Yy, od Adama. Pierwszy występ, na którym byłem na żywo, to był Adam, Lotek i model i Aha. pamiętam, że zrobili na mnie jakby bardzo duże wrażenie wtedy. To była jeszcze Elżbietańska w starym miejscu, Aha. na Elżbietańskiej po prostu. Yy, Poszedł, no jakby... Po, po tym występie zdecydowałem, że to zrobię. Jadąc jeszcze nie byłem przekonany do tego, czy to zrobię wtedy czy za miesiąc. Mm -hmm. No ale ogarnąłem, że tak powiem, ten krótki tekst. Nie zaśmiał się nikt ani razu. Oj. Jakby nikt ani razu. <laughs> to był to występ jest... na ciszy totalnie. To jest przykre, tak. To... Tylko ja właśnie plus był taki, że ja wtedy nawet za bardzo nie wiedziałem, jak to jest dać dobry występ, więc... Ta bomba mnie aż tak nie bolała, aha, nie? bo tak? ni ni miałem doświadczenie zmówienia do ludzi ze sceny jakieś tam i oni się na ogół nie śmiali, bo to nie mhm. były formy komediowe, więc po prostu powiedziałem ten tekst i jakoś nawet nie miałem takiego strasznego przeświadczenia, że to było chujowe, co zrobiłem. Aha, aha. Na szczęście nabrałem tego przeświadczenia z No to spoko, tak. Nie, nie dałeś się im zbić z, z, z tropu? <laughs> Nie czułeś się, się źle po tym? No, może to jest głupie pytanie, na pewno trochę, ale wydawałoby mi się to takie. Wiesz, co? Czułem się w sumie. To zgocące trochę. Szczególnie, że nie, ja nie mam tego doświadczenia, że akurat na samym początku, nie? Że takie trudności, ale. Szczerze powiedziawszy, pierwsze. Jakby pierwsze doświadczenia też były. Czy pierwsze moje reakcje były też oparte mocno o to, że. Lotek tam mnie klepał po plecach i mówił, Zajbiście, stary, fajnie, że wyszedłeś w ogóle spoko. Adam też mówił, że super, w ogóle, że materiał zbity w, w aucie dałeś radę, więc czułem się taki dosyć podniesiony na duchu tym, tą reakcją. I też z drugiej strony, no, wyszedłem, nie? Więc to też było. Jakieś... No tak, sukces w, sam w sobie, ja też, ja też tak uznałem. I co cię skłoniło do, do kolejnych prób, wtedy takie, że, żeby udowodnić. Że potrafisz to robić, czy jednak. Bardzo możliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że mam osobowość kompulsywno-obsesyjną. Nie mam pojęcia, czy istnieje taki termin medyczny, sam to sobie wymyśliłem, że jakby albo się wkręcam w coś, albo tego nie robię wcale. Nie? Okay. Raczej nie. Mógłbym to po prostu porzucić bardzo szybko, albo mogło być tak, jak się wydarzyło, że nawet jak. Z różną intensywnością to robiłem, mhm. no to cały czas miałem taką, taki silny do tego pociąg, nie? W sensie do tej sceny i do tego, żeby się rozwijać i mówić swoje rzeczy, bo też jakby chęć robienia stand-upu nie, wy, nie wynikała u mnie z, z tego, że byłem fanem stand-upu, mimo że no, jakby lubiłem Louis S.E.K., mhm. tam znałem trochę Carlina, także tam tak. oglądałem jakieś bity. Polskich stand y, praktycznie w ogóle nie znałem, poza tym, że. Zacząłem już wtedy chodzić na, na te występy, bo miałem za darmo, więc, mm -hmm. więc zacząłem chodzić. E, no to, ale... po, to pomaga. Tak. To pomaga. Że... Jak no. ja musiał płacić za każdy występ, to, to też dużo mniej zobaczył. <laughs> Czy to był 2015, 14. Nie chyba tak, chyba to Aha. był 2015, no. okay. 2015 to był. Jakby miałem potrzebę mówienia, jakby wyrażenia W siebie, nie? Jakby się działo we mnie bardzo dużo rzeczy i mogłem to robić, popisując się na imprezach swoimi światłymi przemyśleniami na temat gospodarki światowej i innymi tego typu gimnazjalnymi zajawkami. <noise> No a tutaj miałem możliwość dostać ten mikrofon i powiedzieć coś do ludzi i na początku wydawało mi się, że będę to robił właśnie w taki sposób, żeby przekazywać światu moje przemyślenia na temat tego, tak. co nas otacza, ale szybko okazało się, że jednak trzeba być zabawnym na tej scenie. Tak, że to jest ważniejsze. Nie? Tak, tak. To, to jakby... Ale czyli tak, miałeś, miałeś jakieś takie poczucie misji trochę, tak? Czy po prostu... Coś tam chciałeś, żeby tam była jakaś treść, jakaś twoja światopoglądowa, tak czy? E, wydaje mi się, że trochę jednej, drugiej. Dalej mam trochę jednej, drugiej. Może nie widać tego jakoś bardzo w mojej komedii, natomiast y, y, no na pewno mam dużą potrzebę mówienia tego, co myślę. Po prostu takiego Jasne. mówienia prosto z mostu, bez tak. ogródek i, i jakby układania tego w jakieś społecznie akceptowalne formułki, mhm. tylko przełamywania tego tabu i miałem to, to od zawsze. No i ten mikrofon i scena stand-upowa daje taką możliwość. Nie? Nawet jeżeli to nie, jest, to nie jest tak, że ja wychodzę i po prostu robię felieton na temat Unii Europejskiej i tego, co o niej myślę, to można też to przemycić. Można coś przełamać, można coś powiedzieć, czego nie można powiedzieć w innych warunkach, bo też... No i umówmy się, lubię jak ludzie mnie słuchają. No proste, patrzą tak, no, patrzą na mnie, uśmiechają się, ale to doświadczenie wzbudzania śmiechu ze sceny już miałeś, miałeś wcześniej trochę w Impro, Ta, nie? Tak, miałem, miałem. Więc, tak. więc było już to, to, to uczucie takie zaszczepione też, no zresztą po części, jak mówisz, ze, ze sportu, współzawodnictwa, nie? Ale I co, i zacząłeś występować regularnie, czy tak tam... Czasami jakby okazja, nie. Myślę, Poza... że regularnie to występuje tak od roku, że jakby. Czy występowałem regularnie, bo chodziłem na Open Mike, gdzieś tam zdarzało się też pojechać, ale nie, nie miałem w sobie um, wydaje mi się, że takim podstawową różnicą w moim stanie umysłu, kiedy robiłem to. Jeszcze mając świadomość... W sensie przede wszystkim impro wtedy było takim numerem jeden dla mnie. Tak, okay. I zawsze mhm. sobie mówiłem, że ja jestem improwizatorem i na boku sobie robię stand-up. I byłem tak. mocno zaangażowany w impro. Jakby ten stand-up zaczął powoli przejmować. Moje życie mhm. jakby czas. Czyli po prostu stand-up jest fajniejszy, nie? jakby wszyscy to wiemy. To tak, jest... no jakby w związku z tym, balansuję, jeszcze... mam dwie postaci, takie mam swoje alter ego, improwizatora, który kocha wszystkich i chce być w tym razem. Tak. I mam alter ego stand który mówi jebać chujowe rzeczy, no Aha. nazywajmy wszystko po imieniu. Tak. I jakby to są dwie, dwie dziedziny, które zaspokajają dwie różne potrzeby. A jeżeli chodzi o, o, to, jak się zacząłem wkręcać w stand-up, to wydaje mi się, że ta podstawowa różnica i podstawową różnicą jest taki stan umysłu, tej ciągłej obserwacji, nie? Takiej uważności 24 godziny na dobę mhm. i zapisywania wszystkiego. I od kiedy zapisuję wszystko, absolutnie nie, nie przepuszczam żadnej myśli, która mogłaby mi gdzieś uciec, to to, stało się taką siłą napędową, żeby pracować nad tym stand-upem. Oczywiście to też jakby, no, nie, nie pracuję tyle, ile powinienem, ile bym mm -hmm. chciał, no, jestem od tego bardzo daleko, ale no, zmian, odczuwam dużą tak. różnicę. ale to była jakaś taka świadoma decyzja z twojej strony chyba, tak? Czy nie? Bo, bo mi się wydaje, że ja, ja też jak na przykład zdarza mi się czasami dłużej nie występować, albo zajmuję się czymś zupełnie innym i mnie to mocno absorbuje, to czasami przestaję trochę myśleć w ten sposób, jak mówisz, taki Wiesz, komediowo-analityczny i, i mi brakuje. Muszę, musi być jakiś bodziec, albo z powrotem się nastawiam na to, i, i... Yy, tak. No, to była decyzja, nie? To tak. było tak, że w którymś momencie czułem, przez jakiś czas czułem, że powinienem tak robić. Mm -hmm. Właśnie, że powinienem wszystko zapisywać. Zapisywałem część rzeczy. Ktoś i... ci to powiedział, czy tak sa sam na to wpadłeś? Yy, wydaje mi się, że Adam mi truł dupę, żebym tak. zapisywał okay. cały czas. Tak. Ale też jakby miałem tą świadomość, pojawiły się też takie pierwsze momenty, że schodząc ze sceny, na przykład Wojtek ym, Tremiszewski miał taką scenę, ym, się nazywało opowieści dziwnej treści, czy opowieści mhm. różnej treści, coś takiego. Tam mówiło się prawdziwe historie i można było mhm. wygrać hajs z bramki. Yy, I pamiętam, że po, po jednej z takich, yy, po, po udanym występie, gdzie opowiedziałem historię generalnie, która teraz jest yy, Moją flagową historię o małpie, Aha. i wtedy ją ja powiedziałem pierwszy raz. I na takim hajpie wróciłem do domu i chyba północy pisałem. Nie? Po prostu nie no. mogłem się oderwać, nie mogłem przestać tworzyć tak. tam jakiś. Rano jeszcze wstałem i, i byłem. Niesamowicie podniecony tym, jaką, o, jaki ogrom Aha. treści stworzyłem, i byłem przekonany, że właściwie to już mam pół godziny materiału. Nie było nic tam śmiesznego. Nie, nic, nic, nic się nie nic uchowało z, z tego. tego. nie zostało, coś o Jezusie Pierdoliłem. Straszne. No, rzecz. nie, no, ja też mam takie gdzieś pewnie nawet siedzą na dysku, zapisane strony, e, które no, wystarczyło właściwie nawet przeczytać jeszcze raz, żeby zobaczyć, nie, tu nic prawie śmiesznego nie ma. Ale coś tam po prostu, no nie wiem, też może na dłuższą metę to chyba jakiś efekt ma nie. To jest samo to, że się zajerałeś tym, że. Na samym no, tyle nie? Już, już, już jest jakimś bodźcem, chyba by też w, w tą stronę dobrą też. Zacząłeś po prostu mieć lepsze występy, coś tam zarabiać na tym, że stwierdziłeś, że będziesz bardziej się. No tak w tą stronę ja jestem w, w tym momencie, że to się tak naprawdę dzieje teraz. To tak, nie jest tak, tak. Że, że to się wydarzyło i teraz jestem w jakimś innym etapie, tylko ten no tak. etap, kiedy się bardziej zajarałem i zacząłem się w to bardziej angażować i powoli pojawiają się występy i jakiś tam hajs, no to to jest teraz. I no, napędza to na pewno do tego, żeby robić też mhm. inne rzeczy. Scenę otworzyłem swoją Aha. w Sopocie, w Tanie. Teraz A. pojawiło się też to, że ludzie nie zauważają jako tak. kogoś, kto to robi. Aha. Takie pierwsze zetknięcia z byciem traktowanym jak ktoś, kto się tym zajmuję, są zawsze bardzo budujące, nie? Mhm. że ktoś po prostu mówi, słuchaj, no robisz stand-up, bardzo nam się podoba to, co robisz, chcielibyśmy, żebyś u nas prowadził scenę stand-upową. I to, to też dało mi w ostatnim czasie taką motywację i trochę taką wiarę, że rzeczywiście mogę się tym zajmować. Tak. No musi być jakiś ten, może nie moment, ale jakiś taki właśnie faza przejścia, gdzie zaczynasz myśleć, a bo jestem komikiem rzeczywiście. Czy znaczy, to jest, czy sam sobie to postanowisz, czy czy ktoś ci to do, tego, do tego przekona, to już różnie, nie? Ale, ale to chyba jest istotne. Tak, no, to, to, jest, to jest też taki właśnie ciekawy element tożsamości, to bycie komikiem, w sensie przynależność, trochę wydaje mi się, że kopiujemy to ze Stanów, mhm. i wszystko zresztą. A jak wiele rzeczy, tak, tak. No, jak wiele rzeczy. Że, że, że jakby to poczucie bycia komikiem Dużo daje po prostu, nie? Mm -hmm. takiego y, satysfakcji jakiejś takiej, że, tak. że, że możesz to powiedzieć bez takiej żenady, nie? Że bez takiego. No, jestem no, no, komikiem w cudzysłowie. Tak, tak. Y, I tak ostatnio zacząłem trochę myśleć o sobie jako o komiku. Y, to jest fajne. To jest, to prawda. Mi sporo czasu chyba zajęło, żeby się do tego. Przekonać. Też nie za bardzo lubię tłumaczyć każdemu, kogo napotkam, jakby co robię, dlaczego i bo te rozmowy bywają dziwne, ale no to chyba, to chyba jest taka spora zmiana. A środowisko w trójmieście, powiedzmy, stand też jest takie, mi się wydaje, że dość. Prężne, no nie może teraz, ale jest. to jakiś musiało też mieć wpływ, nie? Poznałeś, szybko poznałeś Abelarda czy Kacpra, czy coś no, tak? No, dokładnie. No też też muszę przyznać, że o, to jest bardzo ważny y, bardzo ważny moment w mojej karierze, to był element, znaczy moment na cudzysłów. Tej. Wystąpiłem pierwszy raz na Elżbietańskiej, potem był festiwal podaj, podaj Wiosło, przyszedł Abelard, na wejściu jak mnie zobaczył wziął mnie na bok i przez 15 minut jakby mówił mi, że to było naprawdę fajne, co zobaczył i że jakby widzi we mnie duży potencjał Aha. i zrobił takiego klasycznego Abelarda, czyli stand-upowy coaching. Tak. Tak. I, w, i to tak też jest. Mi jest znany z tego? No, w, sensie... w, w środowisku trójmiejskim jest, nawet jeżeli oglądacie kryzys to jest tam przewijający się wątek Adama, w którym Abelard mimo swoich problemów dzwoni do niego o regularnych porach, żeby powiedzieć mu, że jest zajebisty. Mhm. No i Abelard taki jest, nie? że po prostu propsuje. Tak, stara się wspierać. Innych. Stara się wspierać mhm. i tak dbać w miarę o to nasze lokalne środowisko. Więc ten moment też na pewno był takim trochę Połechtaniu mojego ego, które dało mi busta do, mhm. do, do, do dalszej pracy. Pewnie. Jak, skoro o kryzysie już y, wspomniałeś, to tam widziałem, że tam miałeś jedną y, rolę, chyba tak? Jeśli się nie mylę, jedną czy więcej? Nawet miałem z... dwie role. Dwie miałeś, okej. Okay. Jedna jest chyba z OFU, to jest tylko Twój głos, tak? tak. Nie wiem, czy tam tak. siedzisz w kadrze, czy nie, ale y, grasz członka widowni, powiedzmy tak, Hecklera, czy nie, nie Hecklera, chyba po prostu człowieka, z którym Ableret rozmawia, tak? Próbuję rozmawiać. Mhm. To było y, dosyć ciekawe. W ogóle kręcenie kryzysu było... Y, dlaczego, jeden... dlaczego z ofu tylko jesteś? Ableret nie chciał, żeby był ktoś przystojniejszy od niego na ekranie, tak? Tak, czy tak, tak, tak o to chodziło pewnie. No, y, no, jednak jest to spore ryzyko zawsze, y, w, y, żeby się pojawiać obok mnie na ekranie. W każdym razie no, byłem głosem z offu po to, żebym, bo, bo później scenę jakby yy, w nagraniu scenę później yy, już nie byłem głosem z offu, więc nie mogłem mieć dwóch ról. Mhm. Yy, one były, są w dwóch różnych odcinkach wprawdzie, ale no, nie, nie, nie mogłoby mieć, być mnie w dwóch różnych rolach. Więc byłem tym głosem z Ofu. To miał być w, w pierwszej yy, pierwsza myśl była taka, żeby to był ktoś z publiczności, realnie, kto tam przyszedł y, zobaczyć w ogóle mhm. o, co, o co chodzi. Yy, ale ostatecznie było łatwiej po prostu, żebym to był ja i żeby poszło szybko i tak. sprawnie. Yy, I bycie chujem w stosunku do Abelarda też było ciekawym doświadczeniem. No bo, bo yy, też z tego co mówił i z tego co było widać te emocje, które się, ta interakcja, która była fikcyjna, jednak budziła prawdziwe emocje. Nie? Bo Aha. jeżeli wychodzisz, masz tych ludzi i stoisz na tej scenie, tak jakby to tak, było naprawdę. Tam siedzą normalni ludzie, statyści, powiedzmy, ale tak. Wiesz, i oni też, ci ludzie, jak powiesz coś śmiesznego, to się śmieją, mm -hmm. nie? W sensie to, to, nie jest, no to nie jest tak, że ta widownia tam jest jakaś oderwana od rzeczywistości. Tak. Y jak robiliśmy tam fragmenty występów, to oni też się naturalnie śmiali, po prostu mm -hmm. reagowali. I w momencie, kiedy mówisz im, żeby się nie śmiali, i jest ta, ta cisza, i po prostu Abelard ze mną rozmawia, a ja z grobową miną y odpowiadam mu tak, że absolutnie nic nie może z tym zrobić. Mm -hmm. y to, to jakby ta interakcja y, trochę uzmysławia, jak to naprawdę jest bolesne, kiedy to się Aha. dzieje. Nie, nie było tak, że powiedzieli im, żeby się nie śmiali i, i wtedy ludzie się zaczęli śmiać jakby przez przekór, czy na... nie, nie, nie. nie było, tak. Też wręcz było odwrotnie, bo Abelard powiedział, żebyśmy się nie śmiali. I jakby to było wtedy zupełnie nienaturalne, nie? bo była totalna cisza, to nawet na, przy takiej bombie fest, no to ktoś tak. tam się uśmiechnie, coś, hechnie, ruszy się. Coś tam się. się dzieje, tak. Tak, no i musieliśmy właśnie w drugą stronę to trochę odbudować, żeby z, nawet z tych chujowych żartów ktoś tam lekko drgnął, nie? Mm -hmm. żeby to było bardziej To nagrywaliście naturalne. na miejscu ten, ten głos? Nie, że po, w postprodukcji coś tak? Nie, nie, nie. Coś, wszystko tak? było na miejscu, mm -hmm. co też stworzyło ciekawą sytuację, że w momencie, kiedy mój występ był w tle, to ja musiałem występować niemo dla ludzi, Aha. którzy musieli niemo reagować. A. Musieli się poruszać, jakby się śmiali, bo było tak. widać ich plecy z tyłu i reagować w miejscach, gdzie jest żart, który musiałem akcent akcentować tylko i wyłącznie pantomimicznie. Mhm. Jeszcze musiałem robić to tak, żeby nie skrzypiała podłoga pode mną, bo deski Aha. na scenie skrzypiały i łapał to yy, dźwiękowiec. Yy, I paradoksalnie w tym momencie było problemem, żeby ci ludzie się nie śmiali, bo sytuacja jest kurwa komiczna. No, no. Stoisz w skarpetach na jakiejś gąbce, yy, musisz gestykulować rękoma i górną częścią Aha. ciała, ale nogi ci nie mogą drgnąć, bo będą skrzypiały deski i ci ludzie mają się śmiać, ale się nie śmiać, Aha. więc kilka razy tam akurat y, rozjebałem, no rozjebałem. Więc... <laughs> Rozjebałeś pantomimą. Co rozjebałem pantomimą, skarpetkę. No. To ładnie. No tak, nie pomyślałem o tym nawet, że, że, że tak to było kręcone. To ciekawe. To w drugim odcinku, jakby obie te role są, tak? W pierwszym. Ta czy rola rola z z ma... offu jest w pierwszym odcinku. A, a... w pierwszym, okay, generalnie się. trochę szumnie nazywamy to rolą, bo to jest jednak. No dobrze, po, poboczny tam epizod. Po, pojawienie się mojej twarzy. Tak. Jest... No tak. Masz jakieś takie występy, które bardzo się wyróżniają w twojej pamięci, że taki najgorszy albo taki naprawdę wspaniały, czyli jakiś wyjątkowy. Na pewno. Albo Heklerów może jakichś strasznych napotkać. No ostatnio na impro nam Typiara weszła na scenę. Weszła na scenę i powiedziała, a druga, druga laska to nagrywała i powiedziała: Kochanie, pozdrawiam cię serdecznie, zrobiłam to dla ciebie, co mówiłaś. Ludzie pomyślą, że jestem debilką, ale robię to dla ciebie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. <laughs> Wiebałam się na tę scenę. Pozdrowienia do Glasgow, hej! I w ogóle niesamowite było to, że w tym momencie cały lokal odśpiewał 100 lat dla tej, Aha, na tej dla typiary, adresatki. Która weszła... tych, ona tych... zupełnie nieproszona? Czy... Zupełnie okay, nieproszona. Tak. Znaczy zaczęła już wchodzić i wtedy prowadzący występ powiedział no jakby zapraszamy, tak i. W Aha. końcu, nie? Impro. Ale nie, nie, no jakby byłem dosyć mocno zniesmaczony no, postawą yy, typiarki, która weszła na scenę. A jeżeli chodzi o Heklerów, na pewno pamiętam występ, na którym mi bardzo zależało, bo to była charytatywna Elżbietańska. Nie wiem, czy to byłeś Aha. wtedy? Nie, nie, było nie chyba nie. W zeszłym roku, w kwietniu, bo no, tam chyba 20 w ogóle komików, każdy potem po 5-7 minut robił i zbieraliśmy na Fundację Pomorze Dzieciom to jest Hospicjum mhm. Dziecięce. Jakby to się wydarzyło z mojej inicjatywy, bo ja robiłem takie urodziny, na których tam zamiast prezentów na to zbieraliśmy, a Belar to podłapał i stwierdził, że robimy tą elżbietańską, więc po pierwsze zostałem zapowiedziany jak król kuźwa na tą scenę, Aha. że no tutaj dzięki temu typowi się wszyscy spotkaliśmy. Po drugie byłem bardzo nakręcony, bo, bo napisałem tam jakiś, jakiś nowy bit, który w miarę wchodził, ale przede wszystkim miałem takie poczucie, że on jest Ciekawy bardzo i może komicy go docenią. Uh -huh. e, I Wiedząc, że jest tam mnóstwo różnych e, gości z całej Polski, to, to chciałem dobrze po prostu wypaść, tak, licząc, tak. że już tam może ktoś mnie gdzieś zaprosi. Uh -huh. e, I gość coś mi tam pierdolił, a ja wiedziałem, że mam też 7 minut, miałem mieć 6, nie chciałem mu odpowiedzieć. E, totalnie się zajębałem w akcji i zbombiłem okrutnie. Okrutnie! <laughs> Bo po, po, pogubiłem rytm nie? zupełnie tej, tej, tej historii. Tak. Yy, Próbowałeś jednocześnie z, z nim gadać i. Właśnie. go zignorowałeś po prostu? Jedno, go ignorowałem, w końcu powiedziałem tylko: zamknij mordę. No, wszystko, co do tego typa powiedziałem. <laughs> zamknij mordę, bo mówię przecież. Zamknij no. mordę, kurwa. Tak. Yy, co nie, nie, nie było chyba zbyt. Yy, no pewnie pozytywne. ci nie pomogło za bardzo. Nie pomogło, no, niestety. Na pewno, no, no. Tak. Nie, nie złapałem na tym reakcji. No i się pogubiłem i, z, i zrobiłem słaby występ, ale potem było dużo alkoholu i, i spoko. Nie zapomniałeś po, po trzech dniach. Tak, dopiero, tak, po trzech dniach zapomniałem. A taki najlepszy... Czy może, nie wiem, może ty lepiej znosisz porażki, bo, nie wiem, bo jesteś zahartowany już yy, czymś tam. Ogólnie to... rzecz biorąc, myślę, że tak, bo, bo w ogóle szczerze powiedziawszy, jakby poziom emocji które towarzyszą wyjściu na matę w obliczu całego środowiska, które ocenia każdy twój ruch i Sorry. jakby znacie też od, od dziecka praktycznie każdy wiesz, to nie jest małe środowisko. Mm -hmm. Wszyscy powiedzmy tacy liczący się w kraju zawodnicy się znają, wszyscy trenerzy, wszystkich zawodników znają, spotykasz się z tymi samymi ludźmi, jakby dla mnie przynajmniej, myślę, że dla każdego w ogóle wyjście do walki to jest jakby, no, bardzo silne przeżycie, nie? Tak. Dla mnie te emocje, których ja przez całe życie regularnie doświadczałem i jakby nie byłem, ich poziom praktycznie nie spadał. Mhm. Nie, nie byłem w stanie się do tego przyzwyczaić. To nie było tak, że. Oczywiście z czasem trochę, tak. ale to nie jest tak, że, że, że to, ci, to jest dla ciebie coś powszedniego, mhm. bo wychodzisz i masz drugiego typa, który wiesz, też trenuje codziennie i jest silny, jak tak. ja w dole, i próbujecie wywrócić, a ty próbujesz wywrócić jego. Sama ta walka właściwie, nawet może bez tej publiczności, by już jest wystarczająco jest, trochę no. stresująca, nie? Czy tam... Chociaż na treningu się jakby za bardzo nie stresuje, nie? Więc... No tak, czy jednak kontekst sporo zmienia? Też presja tego wyniku, tego, tak. że od tej, wiesz, od pierwszej walki, w jak przegrasz pierwszą walkę, na ogół kończysz zawody. Hmm. Nie ma drugiej szansy, nie? Tak. I na każdym etapie musisz wygrać. Musisz wygrać dopiero w od... W Pół finału y, masz szansę walczyć dalej. Uh -huh. Znaczy, są też różne systemy, no ale powiedzmy, że w uproszczeniu tak. Y, I jakby presja tego, że wiesz, że ten start, jeżeli zrobisz medal, będzie powodował, że będziesz powołany na kolejny start i na tym kolejnym starcie, jeżeli zrobisz medal, to będziesz powołany na kolejny start. Masz cały czas tą presję po prostu, uh -huh. którą odczuwasz. Jeżeli zależy ci na tym i mierzysz, jakby, w te cele takie, tak. powiedzmy, międzynarodowe, no to. Każda walka, każda jest, walka ważna. jest ważna. Każde, każdy po prostu, każda sekunda. A w Judo można możesz wygrywać na punkty z dowolną przewagą, jeden rzut kończy walkę. W sensie, jeżeli spadniesz na plecy czysto, jest iPON, to tak. przegrywasz. I, mhm. No i to, to, to buduje bardzo dużą presję. Dlatego, jak zacząłem występować na scenie, to, to wydawało mi się to wręcz śmiesznie nieistotne. Nie. Mhm, nie, nie... Czuję stres oczywiście, aczkolwiek to nie są takie poziomy stresu, które mogłyby mnie jakkolwiek od tego odpychać, chociaż zazwyczaj też chcę wyjść na scenę. Nie to nie, nie, nie no tak, tak że, że mnie coś blokuje. Akurat to, to mi z Judo bardzo pomogło, nie? Że, mm -hmm. że po prostu <laughs> miałem doświadczenie też z rywalizacją. I to jest też kolejna rzecz, której trochę uważam, że brakuje komikom umiejętności takiego zdrowego współzawodnictwa, nie, to znaczy wydaje mi się, że jest ok, tam nie ma jakiś strasznej strasznego kwasu w tym środowisku, natomiast co małe pojedyncze kwasy, co małe pojedyncze tak. kwasy, no. tak mi się <grym> wydaje, no nie wiem, bo takie kartonowe małe też są. <grym> w każdym razie bardzo jako judocy raczej Rywalizując nawet ze sobą o jedno miejsce z całego kraju, byliśmy w stanie się gdzieś tam przyjaźnić i wspierać, i być może trochę mi tego brakuje w środowisku stand-upowym, i trochę wydaje mi się, że to wynika z tego, że wszyscy zostali rzuceni na głęboką wodę od razu, że od razu, bardzo szybko, wszyscy zaczęli już o te pieniądze rywalizować mhm. i jakby. Yy, nie, nie było takiego, tak jak my mieliśmy wprowadzenie przez te wszystkie lata, żeby się oswoić z tą rywalizacją, tak. yy, też z taką świadomością, że tak naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem wszyscy, no bo po, jakby potrzebujemy rywala. Oczywiście stand-up też można powiedzieć, że nie jest rywalizacją, że każdy robi swoją rzecz, ale w jakimś stopniu to jest rywalizacja. I, I wydaje mi się, że tej świadomości mogłoby być więcej, że tak mhm. naprawdę no, ten drugi stand-upper, który jest od nas lepszy, albo jest gorszy, a dostaje więcej hajsu. Yy, tak naprawdę jest element gry, w którą tak. wszyscy gramy i jest spoko. Tak, tak. No wiesz, no może dlatego, że to jest element gry, to też e, różnie ludzie grają, nie? Jedni grają bardziej na siebie, czy bardziej jakoś tam za wszelką cenę, a inni nie wiem, skupiają się tylko na tej komedii czy coś, ale masz rację, to jest jakby tak specyfika chyba trochę tej młodej polskiej sceny, że niektórzy ludzie stosunkowo szybko zaczęli zarabiać i to nawet sporo, niektórzy, wiele osób przechodzi na to, że się utrzymują z tego, no więc jeszcze dochodzi ten element, że no jak nie będę występować czy coś, to nie mam pieniędzy, spadnę albo nie będę miał się z czego utrzymać, więc no też ta presja jest chyba... Spore. Ja nigdy za bardzo nie patrzyłem na to jako rywalizację, ale ewidentnie no to jest, tak? Jak już mówimy o, o tym, że ktoś, ktoś tam konkuruje o, o miejsce na imprezie, czy właśnie, nie wiem, o te większe pieniądze w telewizji, cokolwiek, to coś tam jest, no nie wiem. Mi się wydaje, że dochodzi też jeszcze z... Dla niektórych bardzo ważne jest to, jak są postrzegani w środowisku, plus dochodzi jeszcze, o tam nie wiem, źle o nim napisali w gazecie albo ktoś tam coś za plecami o kimś powie, Nie wiem, czy w judo coś takiego jest, ale tutaj ta percepcja i ten wizerunek są strasznie istotne, chyba dla niektórych. No. no znaczy, może nie dla niektórych, może dla wszystkich, ale. Sport jest o tyle prostą rzeczą. Że albo wygrywasz, albo przegrywasz. Tak. Nie? I nie ma. No. W sensie, oczywiście, że. Też są znajomości, może jakieś układy, Ta. ale to nie ma wpływu raczej na wyniki, nie? No, no ma wpływ że, o tyle, że na przykład dwóch równorzędnych zawodników, którym, którzy mają bardzo podobne wyniki, w zależności od tego, kto tam w związku będzie akurat przy danym rozdaniu politycznym. Lepiej mhm. ustawiony, będzie miał trochę łatwiej, tak. może dostać więcej finansowania, mieć większe szanse na, na robienie okay. minimum. Też są takie wizerunkowe rzeczy, wiesz, no niektórzy robią takie judo, które właśnie jest tak jak powiedzmy ambitny stand-up, że jest w środowisku dobrze postrzegane, ponieważ Aha. robią ładne judo, w tak. takie... Dobra ambitne, technika, dobre, okay? dobre, technicznie, jakby chcą widać, że chcą walczyć, chcą wygrywać, rzucając. Są też zawodnicy, którzy są bardziej taktyczni, albo po prostu wydolnościowi, którzy są w stanie cię zamęczyć, co nie jest jakieś bardzo ładne dla oka, ale może być też skuteczne. Tak, Więc te, te wizerunkowe kwestie się pojawiają, ale koniec końców i tak. Jakby medal ma na szyi tylko jeden typ złoty, mhm. i jakby nie możesz z tym dyskutować. nie? Tak. Trzeba zamknąć mordę i, i wrócić do pracy. Więc ta wymierność jest spoko, no ale jest też dosyć brutalna. Bo, bo jak ci nie idzie, no to też nie ma z tego hajsu. Nie? Mhm. To nie jest tak, że tam zarabiasz na tym pieniądze. Tak. Może jedna, dwie osoby w, na wagę w kraju. Mhm. I, I reszta trenuje jakby wyczynowo na pełnych obciążeniach, takich samych, jak ktoś, tak. kto dostaje hajs, ale dostają stypendium 300 złotych z uczelni, okay. nie? Więc i tak moim zdaniem, jako stand-uperzy mamy, chuj łatwo, prawdę powiedziawszy, na tym etapie, że jeżeli ktoś się przykłada i jest w tym dobry, to szybko zaczyna dostawać jakieś pieniądze, a jeżeli jesteś, się przykładasz i jesteś dobrym violon to musisz z 15 lat Ćwiczyć codziennie tą wiolonczelę, żeby może ktoś tak. ci za to zapłacił, nie? Tak. Tak, i tak pewnie. Bo może nie będziesz grał nigdy w tej orkiersce co byś chciał, tylko no. zarabiał na jakichś tam zleceniach, a, a, a jesteś na podobnym poziomie czy coś tak. No pytanie, Ale... czy tak nie będzie kiedyś też ze stand-upem? Pewnie tak, pewnie jak, jak wzrośnie ilość występujących czy coś. No... Tak, ja też ja nie jestem w stanie przewidzieć, dla mnie to jest ciekawe, jak to się w ogóle wszystko będzie rozwijać, szczególnie, że wiele osób występuje w dużych miastach, ja przynajmniej najczęściej, ale jest cała, całe połacie Polski, takie, gdzie tego stand-upu jeszcze za bardzo nie było, jest dużo małych miejscowości, w ogóle, no, bądźmy szczerzy, Polska to jest jednak wieś zasadnicza, mi się wydaje, i... Znaczy, nie, nie, nie w pejoratywnym sensie. Nie, znaczy ja tylko, rozumiem, że, rozumiem, co masz na myśli. Wiesz o co chodzi, tylko, że no, no nie wiem, jak jest rozkład ludności zamieszkaj w mieście i na wsi, ale jest mnóstwo miejsc, gdzie, no jeszcze do tej pory tej może komedii, tego typu komedii nie było, czy coś, więc ja myślę, że to wszystko będzie miało wpływ. Nie? Wystarczy, że gdzieś ludzie zaczynają przyjeżdżać, nagle się okazuje, że tam też są komicy nagle, nie, czy są zainteresowani tym, bo bo wcześniej tego w ogóle nie widzieli, czy coś. Więc ja tam kurwa nie wiem. A, a strefa biznesowa to już jest w ogóle inna sprawa, nie? Że jakby to Aha. wszystko jest takie trochę patykiem na wodzie, ale no prędzej czy później jest ludzie, którzy chcą na tym zarobić, nie? Znaczy pośredniczyć w tym, czy coś. I to jest spoko, ale też jacy ludzie wchodzą i co robią, to też będzie dość istotne chyba. No, teraz robi się taki etap... No dużo dużych nazwisk porzu porzuca yy, jakby Jakoś... holdingi menedżerskie. Tak, tak, grupy jakieś. I jakby bardziej to wygląda w ten sposób, że ten komiks zatrudnia sobie kogoś, kto mu pomaga ogarniać, bo to mhm. on jest produktem, który można. Tak, tak. On tworzy tą wartość, jak ktoś yy, mu w tym pomaga. Wydaje mi się, że. że no w wydaje mi się, nie, nie wiem, nie, nie siedzę z menadżerami, nie piję z nimi piwa i nie tak. rozmawiam o, o, jakby o ich podejściu do, do biznesu, no ale mam wrażenie, że jednak niejednokrotnie przyceniają swoją wartość w tym całym równaniu. Tak. No bo nie jest aż tak ciężko ogarniać to samemu, nie? Nie, nie. I tak naprawdę taki menadżer raczej nie jest konieczny, przynajmniej na tym początkowym etapie, ale jednocześnie jak oni w, w, wkładają tą robotę, no to naprawdę potrafią sporo zrobić i na, na przykład odkrywają te nowe miejsca, znajdują te kluby, sceny czy coś. Nie jest tak jak gdzieś, gdzieś indziej w innym kraju, gdzie już ta siatka i to wszystko trochę istnieje, nie? I tylko jest, no dobra, czy, czy zabukują cię w tym klubie, czy nie, tak? Znaczy no, jest tego coraz więcej, ale nadal ludzie, no, tak jak mówisz, ty na przykład założyłeś scenę, nie? Tam nie wiem, niektórzy mają po kilka scen nowych i to wszystko się tak trochę od zera zaczyna i hmm. no nie wiem no też pytanie jest z gatunku właśnie spekulatywnych cejnych <laughs> czy ta ilość scen bo w tej chwili chyba w Trójmieście mieście jest kilkanaście na pewno tak? jest scen no, kilkanaście regularnych scen tak. do tego też zdarza się że ktoś po prostu przyjeżdża i robi występ gdzieś tam mhm. Cały klimat, powiedzmy, przynależności regionalnej scen powoli upada, bo ktoś tam po prostu otwiera koło ciebie scenę i no co. No i jest, nie? Tak. No i jest tych ludzi i miejsc, i przede wszystkim też ciężko mieć do kogoś pretensje, bo po prostu lokale szukają, chcą i potrzebują. No, i jakby ten popyt rodzi podaż, i tak jak uważam, że jeszcze w takich mniejszych miejscowościach, gdzie jest prężnie działające środowisko, mniejsze mam na myśli, powiedzmy, taki toruń, no to by było jednak dosyć chujowo tam chłopakom otwierać scenę, nie? Mhm. No ale no nie wiem, no jakby się nie spinam, jeżeli ktoś w którym mieście z zewnątrz coś chce robić, bo. No bo nie, nie, ktoś to zrobi, nie? W sensie kogoś się znajdą. Jeżeli klub tak. chce, to ten ktoś się tam znajdzie i, i jakby jest też dużo średnich, powiedzmy, ludzi, którzy biorą się za prowadzenie scen i czasem wolałbym, żeby to zrobił jakiś komiks z zewnątrz ogarnięty niż ktoś, kto powiedzmy nie jest najlepszym prowadzącym. No tak, tak. No właśnie, no jakoś tam wiesz, dogadywanie się, jakaś, nie wiem, lojalność czy cokolwiek ma swoją wartość i, i też mi się to wydaje takie z, z, słabe, żeby komuś na przykład w małym mieście się wpierdalać, nawet bez konsultacji, ale jak ktoś robi to dużo lepiej, na przykład w innym miejscu, no to nie wiem, to już można dyskutować wtedy, jakby komu się należy ten. No. E, e, bo to te, też czasami Ciężki jest temat. miejsce na obie te rzeczy, nie no już pomijając to, że wiele jest jakichś takich knajp czy coś, gdzie ludzie po prostu chcą na gwałt teraz jakiś stand-up, albo to słyszeli, że to jest fajne, że przyjdą ludzie, sprzedadzą więcej tych kotletów czy coś i, i wezmą wszystko, więc nie wiem, czy to się, to będzie różnie, to jakoś, czy jakoś to się unormuje, czy coś, to nie wiem. No, są... no, na pewno gdzieś tam rynek to zweryfikuje i pewnie przetrwają te lepsze sceny, Albo będzie rynek na tyle rósł, że, że jeszcze jest wciąż miejsce na te nowe sceny. No wydaje mi się, że teraz, w którym mieście nam troszkę frekw frekwencyjnie siada przez tą ilość scen. Wciąż nie jest źle, jest spoko. Na, na, na nazwiska ludzie przychodzą zawsze. No tak, to, tak to jest, No właśnie to jest. Um... No ciężko położyć imprezę jak występują cię Ciebie Błażej albo uh -huh. no Kacper, no to jest bilety schodzą, po prostu tak. nic nie trzeba robić praktycznie. Fajnie by było, gdyby rozrastało się w oparciu o te nazwiska jednak ta, ta głębokość tego nie, środowiska, tylko powiedzmy ludzik zainteresowanych stand-upem, żeby to wzrastało w ten sposób, że ci ludzie przychodzą też na stand-up zobaczyć nowych komików, bo wydaje mi mm. się, że tego jest dosyć mało, że jeżeli ktoś nie widział w internecie i nie zajarał się jakby tym, co, co było, co zobaczył. No to, to mało jest takiego chodzenia na stand-up po prostu. Tak, tak, stosunkowo niewiele nie chyba. No chyba, że właśnie już jakaś jest taka regularna scena i na przykład prowadzący tam no tak. zapraszają kolejnych, ale też, też różnie bywa, masz rację. No. no nie wiem, ja to z jednej strony to rozumiem, bo też bym nie poszedł na raczej, nie zapłacę, no bilety są tańsze raczej na stand-up, ale na jakiś koncert z zespołu, którego zupełnie nie znam, raczej nie pójdę. No, ale to nie wiem, czy to można porównywać, nie? No, bo to jednak możesz, ktoś może Cię zupełnie zaskoczyć. I ja myślę, że, że warto. Z tym, z tym podcastem też jest, przypuszczam, że jest tak samo trochę, że ludzie słuchają przede wszystkim, wiadomo, ludzi, których albo znają, albo są bardzo znani, a niekoniecznie to są wcale te najciekawsze rozmowy, nie? Bo, bo no gadamy na najróżniejsze tematy i każda ta, ta gadka jest trochę inna, więc różnie. Ale dobra, nie, o tym już nie gadajmy, bo to jakieś jest takie zamulające. Ty wspomniałeś wczoraj na występie ciekawą rzecz. Mówiłeś, mówisz, że słuchasz podcastu o teoriach spiskowych? Tak. Czy to, to jest. O? To raczej było na, na potrzeby, na potrzeby żartu. żartu. Nie, bo jak ostatnio gdzieś tam w rozmowie Joe Rogana z kimś tam słyszałem, aha, to był chyba koleś, już nie pamiętam jego nazwiska, ale koleś, który prowadzi. Taki podcast y, po angielsku, i, i myślałem, że może jakiś konkretny, który miałeś na myśli, dlatego nie, byłem ciekaw. Skojarzenie A... poszło od Rogana, bo tam generalnie jest, y, y, zdarzają się też goście u niego, którzy są bardzo. Pro, bo, bo też Rogan przez wiele czasu y, 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 uważał, że ludzi nie było na Księżycu, nie? On tak, dopiero tak. Y, się wycofał z tego chyba trzy lata temu, y -y. Tak szczerze powiedziawszy. Y, i ma też u siebie bardzo często Ediego Bravo. Z tak, on ja rad... dużo chyba takich rzeczy. Ja tego ja nie śledzę zupełnie Rogana, ale kojarzę typa. No, no ja właśnie ja jakby jestem fanatykiem po prostu Aha. rogana. E, więc tam jestem na bieżąco z właściwie większością klimatów, które się przewijają tak. przez ten podcast. Słuchasz no... tych w pełni tych rozmów, trzy godzinnych? Mm, Czyli często, tam, tak? Aha. Często słucham całych. E, Często odpalam tak randomowo. Zazwyczaj każdego wychodzącego podcastu trochę posłucham, żeby mhm. zobaczyć, czy mnie wciągnie. Czasem przez tydzień słucham jednego po prostu w różnych sytuacjach, tak. e, a czasem posłucham 15 minut i to lewam. No ale tak. wydaje mi się, że powoli, dopiero po, po jakichś właśnie trzech latach nałogowego słuchania rogana, powoli zaczynam. E, Potencjał tego podcastu mi się wyczerpywać wewnętrznie, aha, aha. I, i będę musiał poszukać jakichś innych rzeczy. Słucham też innych rzeczy. Ostatnio Ariego Szefira zacząłem słuchać. Tak? Jest całkiem spoko. Polecam odcinek z. Tytuł chyba tego odcinka brzmi: Not everyone who wonders is lost. Chyba taki był tytuł i ten ziomek. To jest, to jest rozmowa z wokalistą zespołu aha. metalowego. Mam no straszny problem z nazwiskami. Mam problem z nazwiskami komików. Nie pamiętam. Yy, oglądam specjale, ale w ogóle mi nic z nich nie zostaje. Nie, nie, pamiętam tylko wrażenie, że mi się podobało. Jak ktoś mi mówi, pamiętasz ten żart? Ja mówię, stary, widziałem to trzy razy. Nie pamiętam. <laughs> nie, 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 po tak, prostu nie, nie, nie zostaje nie, mi aha. w bani. No, nie, nie wiem, tak mam. Ok. Ale masz, masz taki trochę rytuał, tak? Słuchania podcastów, czy coś to. Co... Tak, tak, raczej codzienny. Ja... Że codziennie tam z godzinę, powiedzmy, gdzieś o. rano, jak coś robię, to, to słucham podcastów różnych, różnych, różnych. Od czego za, zacząłeś, jak to od, odkryłeś? Bo... Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, Aha. ale. No, Rogan ogólnie jest w sumie takim moim największym życiowym mentorem, jakkolwiek Aha. to brzmi. Z tego względu, że to jest typ, który przeszedł. Taką ścieżkę życiową, z której ja bardzo łatwo mogę czerpać wzorce, bo on. No, on jest ciekawy, bardzo wiele różnych rzeczy robił, nie? I, tak. i sporą mam wiedzę taką, przynajmniej powierzchowną, na, na prawie każdy temat, jak się rozmawia z bardzo różnymi ludźmi. No, i no, no, jest tak, że on też y, robił Taklondo na jakimś tam. Tak. Po, do, powiedziałbym, że nawet podobnym poziomie, co ja, Aha. robiłem Judo, czyli na takim y, profesjonalnym, w kraju. Był w czołówce, czy tam w szczycie formy, był tam numerem jeden w kraju, ale nie gdzieś tam dalej. I potem zaczął się przekwalifikowywać na komedię, więc mhm. w sumie, staty statystycznie, no, kuźwa nie jest duża szansa, że znajdziesz kogoś takiego, kto przeszedł mniej więcej tą samą ścieżkę. Tak. I też dużo rzeczy, które on mówił o sobie i o swoim sposobie funkcjonowania. Czyli tym, że, że on nie jest poukładany życiowo, tylko ma obsesję, która mhm. po, pozwala, żeby obsesję zawładnęła jego życiem. I skumałem, że kurde, no to jest chyba dla mnie najłatwiejszy sposób funkcjonowania, że nie, mam taki chaos w głowie i tak wiele myśli naraz, że planowanie mi się nie, nie udaje, jeżeli po prostu nie ciągnie mnie jakaś siła w, w, w kierunku tej rzeczy, w którą się angażuję, i całe życie tak miałem, i jakby stwierdziłem, że po prostu nie przestanę z tym walczyć, że po tak, prostu będę tak. szedł w te, w te różne obsesje. No i tak, Rogan jest, jest gościem, z którego dużo czerpię też takiego tak. podejścia do życia ogólnego. To jest twój sposób po prostu na. Bo, bo coś wcześniej wspominałeś, że, że tam a propos szkoły, że, że nie chciało ci się czy coś, ale jakby masz w sobie jakąś taką dużą determinację, chyba, nie? Czy, 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 czy uważasz, że to nie jest determinacja, to jest obsesja, nadal to jest trochę co innego? I... Yy, to znaczy... Bo jak coś robisz przez wiele lat chociażby, no to jednak to ja nie wiem, czy to chyba ta zajawka się już po jakimś czasie wyczerpuje, nie? No, mi się wydaje, w sensie ten początkowy smak, Nie wiem, w judo, w judo mi się to nie, nigdy nie wyczerpało. Tak. W sensie miałem taki moment y, gdzieś... Gdzie Ale się... są różne etapy, nie? Musisz tak. o różne rzeczy w... no, walczyć, nie? Czy ten impuls jest ten sam cały czas? Na pewno był taki etap, kiedy bardzo, bardzo chciałem być najlepszy. I tak. to było jakimś głównym y, jakby motorem napędowym. Potem był taki etap kiedy nie udawało mi się być najlepszym, tylko byłem powiedzmy w czołówce, ale nigdy nie byłem najlepszym i to mnie trochę z, zniechęciło. Potem nie. jak nie, nie, trenowałem dalej, ale powiedzmy, że miałem więcej myśli, żeby, żeby tego nie robić, bo byłem trochę obrażony na to, że na przykład, nie wiem, 10 startów międzynarodowych z rzędu i nic mi się nie udało wygrać, nie? Sorry. Więc byłem lekko zniechęcony, Potem pojawiły się kontuzje, przerwy, i tak naprawdę te przerwy tak totalnie odświeżyły moją zajawkę do tego. Teraz mam, mam tak, że po prostu uwielbiam wejść na trening i powalczyć, czy wystartować mhm. w zawodach, cieszyć się, jakby celebrować to, że tu jestem, mogę to robić dalej. Wiadomo, że nie na takim poziomie jak kiedyś, ale, ale to celebrować. I jeżeli chodzi o stand-up, to wydaje mi się, że jestem. Trochę jeszcze na takim etapie. Tylko, że tutaj ja nie czuję tego, że chcę być lepszy od kogoś innego. Tylko po prostu jakby to jest dla mnie bardzo indywidualne mhm. i czuję, że robię słabe rzeczy. W sensie nie, w ogóle nie mam poczucia, że robię coś dobrego na tym etapie, to się staje coraz lepsze. Czasem są takie jaskółki, które, które pokazują mi, że potrafię zrobić coś fajnego. Tak. Natomiast w ogóle nie mam poczucia, żebym tam, żebym był w tym dobry i po prostu do, jakby ciągnie mnie do tego, żeby. Zacząć to robić dobrze. Nie? Tak. Żeby jasne. poczuć, że jestem, kurde, no to, to jest y, godzina zajebistego materiału, nie? To jest taki. No tak. To jest chyba osiągalny cel, bo chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy jest kiedykolwiek ten moment, w którym mówisz, a to już jestem dobry, już wystarczy, bo chyba wtedy się skończyłeś, nie? Ale. Ale to jest na pewno dobre podejście. No. Ale i tak nie. Też nie się trochę... Sorry, że cię w słowo, bo Śmiało. trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, bo jest taki moment, w którym czujesz, że jesteś wśród grona profesjonalistów. Nie? No tak. I jakby w, w judo mam takie poczucie, że jakkolwiek nie, nie osiągnąłem jakichś tam spektakularnych sukcesów, to jestem, mam taki swój kraft. Opanowany. Mm. Ja, że jakby mogę wejść na dowolną matę na świecie. Trenowałem też na, jakby w najlepszych klubach na świecie, w Japonii, tam, z mistrzami świata i tak okay. dalej. I to jest tak, że powiedzmy, no, jestem, i tak, dalej. jestem w, i tak dalej. Jestem w gronie profesjonalistów. Nie jestem tak, tam rozumiem, najlepszy no. wśród nich, nie jestem mistrzem, ale. Powiedzmy, tak jakbyś był w Stanach w, w gronie tych komików, którzy dobrze zarabiają. Tak, nie? tak. tak Możemy to no przełożyć, no. nie? I. Y... Czujesz się tam pewnie, nie? że tak należysz do tego też, nie? Jakby tak, to nie no, jest, no... no, Tylko to też bardziej chodzi mi o taką, takie poczucie, że ym, masz. Też dużo komików o tym mówi, że 10 lat to jest ten czas, kiedy uczysz się rzemiosła. I nie sądzę, żebym jak się nauczę rzemiosła, takiego podstawowego, powiedzmy, żebym miał poczucie, że coś się skończyło, no bo wtedy z tym rzemiosłem możesz tworzyć tam mnóstwo różnych rzeczy. Ale dążę do tego, żeby mieć poczucie opanowania rzemiosła, od czego mhm. jestem bardzo, bardzo daleko jeszcze. W gruncie rzeczy wszyscy albo prawie wszyscy w Polsce jakby. No, no nie, nie, nie chcę mówić, że wszyscy czy prawie wszyscy, ale jakby większość ludzi jest jeszcze na poziomie takim w, w nabierania tych umiejętności. Mm -hmm. Na pewno. No i też jakoś tam, nie wiem, def, definiowania siebie jednak, bo tak, bo to zawsze. Niektórzy w którymś momencie znajdują chyba to, co taki chce być mniej więcej na scenie, nie? Mm -hmm. I potem i potem. Wydaje mi się, że jest łatwiej, nie wiem czy to prawda, ale ja chyba jeszcze jestem od tego daleki. No chyba, że ktoś chce się co chwilę transformować. No nie wiem, to zobaczymy to też, tam. jak to wszystko nie zależy od, od wielu rzeczy, od długości Twojej kariery czy coś tam, ale. No a propos, w ogóle, takich jeszcze życiowych inspiracji do materiału. Czy ty jesteś w związku? Bo... Nie, nie, właśnie się okay. rozstałem. rozstałem w... Okej, okay, tak. bo tak mówiłeś o tym i tylko zastanawiałem się, czy to jest zgodne z, ze stanem faktycznym. No no to i akurat co? jest zgodne ze stanem I... faktycznym. Aha. Jakoś niedawno bardzo? W grudniu. Okay. Po, po trzech, po trochę ponad trzech latach w związku. Tak. No, jakby... Czuję się dobrze. Uh -huh. Obecnie jako singiel, bo właściwie całe życie byłem w związkach. Miałem tam jakieś tak. przerwy, nieszczęśliwe zakochania w tych przerwach, uh -huh. ale po raz pierwszy w życiu jako taki w miarę świadomy siebie typ jestem singlem uh -huh. i jakby nic mnie nie ogranicza. W różnych, różnych kwestiach. Ty masz zajebiste branie, po prostu to chciałeś powiedzieć, tak? Czy... Tak. <laughs> tak. Nie, no jest łatwo, no jest dosyć tak, łatwo. Uh -huh. Jest dosyć łatwo z, ze względu na to, że, że teraz jest Tinder, uh -huh. e, mieszkam no tak. samemu tak, i jakby tak. eksploatuję te, uh -huh, w pełni. te nisze. E, co ma swoje dobre i złe strony, ponieważ będąc w związku nawet nieudanym. Masz pewną sferę jakby aktywności umysłu, czyli y, uganianie się za dupami ogarniętą. Mhm. Nie? To jakby nie, nie masz tego ciśnienia, y, które mam teraz. Y, żeby po prostu cały czas gdzieś tam być w trybie bojowym, nie? żeby mm -hmm. nie przepuścić żadnej okazji, żeby cały czas się rozglądać, czy, czy można gdzieś tutaj się zahaczyć. Każda rozmowa może być sprzedażą. To jest. Ta, dokładnie. Yy, sprzedażą. Może yy, close the siebie. deal. Ta, yy, w, I jakby to też wydaje mi się, że trochę negatywnie wpływa na yy, moje zaangażowanie w komedię, czy ogólnie Aha. w rozwój osobisty. No, ale... żyjemy, bo to jednak sporo też energii się na to tak. poświęca w ogóle. No, na, 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 no. na jakiekolwiek towarzyskie relacje, no ale tak. Ale no, to, to jakby taki mam etap w życiu i nie, zam, nie zamierzam jakby dyskutować z tym. No. No, <laughs> tak no, tak dobrze, to się tak. dzieje po prostu tak, i, i tak. się toczy. Nie, nie szukasz od razu następnej partnerki stałego związku, tylko. Po... No, raczej nie, no nie, nie, nie wiem. Nie, nie szuk... Staram się nie szukać absolutnie niczego. Ym, bo... Oprócz higieny może osobistej. Hi... Oprócz bezpieczeństwa, <noise> higieny i y, 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 y jakby cysków. Y, y, staram się nie, nie podchodzić z, w ogóle z żadnymi założeniami do żadnej osoby mhm. w ogóle, do kobiet również. Staram się y, pozwalać relacji w jakiś naturalny sposób ewoluować żeby tam no, wydarzyło się to, co jakby będzie spoko dla obu stron. Tak, I tak. jeżeli to jest seks, to, to spoko na ogół dla jestem. Mnie to za, jest, a jestem z... No, jeżeli, jeżeli, Jezu, no, jeżeli e, poznam swoją żonę uh -huh. czy matkę moich dzieci, bo raczej nie, nie chciałbym e, się żenić. No to spoko, nie? W sensie nie mam w ogóle żadnego problemu, żeby poznać ją w taki sposób, że się mm -hmm. prześpimy ze sobą na pierwszej randce, a potem założymy rodzinę. Tak. Może nie od razu po tej pierwszej randce, <laughs> chociaż jeżeli nadzieję, by się ale... udało, to też spoko różnie w życiu bywa. <laughs> y... No, ale tak staram się podchodzić po prostu w otwarty sposób do kobiet, tylko że no, to też jest o tyle problematyczne, że niestety mamy mocno różną konstrukcję psychiczną i nawet yy, no, jednorazowy seks potrafi wprowadzić jakiś taki dysonans mhm. w, w między ludźmi. Nie jest łatwo. Yy, nie jest łatwo uprawiać seks bez zobowiązań. To jest dosyć trudne. Tak, tak. No, tak, nie, żeby nikogo nie... nie zranić, po No, prostu. oczywiście, no, y, jasne. No, ja jestem zwolennikiem raczej y, też, jakby, że tak powiem, wczesnego seksu, szczególnie jeśli chcesz z kimś tworzyć związek, ale już rozmawiałem też z paroma osobami, kiedyś z dziewczyną nawet się spotkałem, która była, y, powiedzmy, typową abstynentką w ogóle, wiesz, nie y, uprawiała seksu przed, y, przed małżeństwem, co dla mnie było y, trochę. No, no dziwne mówiąc łagodnie, w sensie nie, do tej pory nie do końca to rozumiem, ale widzę chyba, jakie mogą być czasami zalety tego. Rzeczywiście. E, tylko, że to chyba wymaga innego nastawienia, innego podejścia zupełnie do, do tej relacji. Że to ma swoje zalety, ale, ale nie wiem, na jak długo. No, więc no, tak. no, to generuje, wydaje mi się, po prostu inny zestaw problemów. Nie? Tak, no tak, trochę tak. Jest tak, że, że zamieniasz, jak to się mówi, tam siekierkę na kijek czy uh -huh. coś takiego. Kobiety. Kurczę, nie, nie, nie chcę wypowiadać teraz tutaj <grym> seksistowskich <grym> no, nie, testów. Nie, nie, ale... nie chcesz mówić tego, co myślisz, tak? Po prostu. <grym> tak, okay. Nie, no chcę jakby. Seks dla kobiet jest czymś innym niż dla mm -hmm. mężczyzn mm -hmm. biologicznie po prostu. Znaczy, mi się wydaje, że nie, chyba nie zawsze. To no rozumiem, nie zawsze, że tak no. pewnie często. Nie zawsze, najczęściej no pewnie. tak jest, ale nie wiem, czy to się wiąże z tym, że, że kobieta, która myśli bardziej jak facet, to wtedy jest dla niej. Bardziej to samo, ale nie wiem, chodzi ci o to, że, że kobiety przywiązują większą wagę czy coś takiego do tego, tak? Yy, no bardziej tak, emocjonalnie podchodzą. Bardziej trochę emocjonalnie yy. podchodzą. Nie wszystkie, bo oczywiście spotkałem kobiety, które w ogóle nie podchodzą do tego no emocjonalnie. Właśnie, Tylko wydaje mi się, że to jest trochę też kwestia tej presji społecznej. Tak. Że, że właśnie no, tam ten standardowy mek, facet, który zaliczy 10 lasek, jest turboruchaczem, a mhm. y, typiara, która zaliczy 10 typów, jest turbokurwą. E, <laughs> y... Nawet w tym zdaniu to brzmi dużo gorzej, jakby no nie tak, powiedzieć. tak, no, no, ale tak, tak. Y, mi się to, ja tego nie kumam. Nigdy w życiu absolutnie nikogo nie oceniałem na podstawie tego, z kim i ile mhm. i dlaczego uprawia seks. I w ogóle to jest dla mnie abstrakcyjne po prostu. Tak. Y, aczkolwiek. Trzeba też zrozumieć, że no, ja nie muszę z tym żyć, z tym brzemieniem, nawet jeżeli dla mnie to, to ja tego nie rozumiem i ja tak nie patrzę na to i uważam, że mo możemy po prostu się przespać i, i jakby nikt tutaj nie jest stroną y, wygraną ani przegraną, mhm. to nie jest tak, że, y, że ktoś mi. że ona mi pozwala na jakąś. Bo często też kobiety tak na to patrzą, że one pozwalają mężczyźnie coś zdobyć, tak, nie? Tak. Nikt tu nic, kurwa, nie zdobywa. No, no. no nie, ale bo trochę tak, znaczy w gruncie rzeczy najczęściej decyzja należy do kobiety jednak, nie? To w sensie no tak, rola no. społeczna jest raczej taka, że no wiadomo, że idealnie byłoby tak, żeby obie osoby były chętne Chciały, i zadowolone, tak? tak? Myślę, że to jest jedyny scenariusz, jaki popieram, jeśli, jeśli chodzi o seks, że dwie osoby wyraziły zgodę, ale jednak... Ja już no... lubię jak trzy osoby wyrażają. Tak, jest, też, jest, jest taka opcja, to też jest spoko. Ale, no, ale jednak jest no tak jak powiedziałeś, no, wiesz, to dużo, dużo jest tych takich żartów czy coś, że tam w ogóle, czy nie tylko żartów, że kobieta w pierwszych sekundach już wie, czy się z facetem prześpi, czy nie, ale no, jest, to nie może być tak zazwyczaj, że ona mówi, okej, okay, to chodźmy do mnie, nie? to jest cały rytuał, jest coś tam. I no nie wiem, mi się wydaje, że jednak zazwyczaj to jest taki. No nie wiem, jak to powiedzieć. No. Chyba nie umiem tego zwerbalizować, ale że jednak społecznie w ogóle to kobieta decyduje o tym zasadniczo. No. Na pewno. Tym na jaki pewno będzie ten seks, kiedy i w ogóle. No niekoniecznie, różne są dynamiki, ale jest ja, 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 ja lubię ten rytuał cały. Mm -hmm. nie? Lubię ten rytuał jakby podchodzenia, um, dochodzenia do tego momentu, w którym można spojrzeć prosto w oczy i mm -hmm. powiedzieć, no co? <laughs> co? Co teraz. To jest fajne, to jest mm -hmm. przyjemne w tym wszystkim. I, I to jest spoko, tylko że traktuję to raczej. Jako taki trochę game. W sensie wydaje mi się, że, że do, do tych rytuałów um, dobrze jest podchodzić z takim dystansem mhm. i do ro, ról w ogóle y, społecznych kobiet i mężczyzn, Pewnie. żeby, żeby pod, że jakby nie negować tego, bo, bo mamy te role społeczne i się w nich odnajdujemy. I nawet jeżeli poznałem, znaczy pozna, nie poznałem, ale rozmawiałem przez internet z laską, która mówiła, że, ba, że jej najbardziej odpowiada rola, jakby poddańcza w stosunku mhm. do, do mężczyzny, i nie miała na przykład problemu z tym, żeby poddawać się mężczyznom w takim nawet bardziej szerokim, ogólnym, ogólnożyciowym aspekcie. Aha, aha którzy byli od niej dużo głupsi, nie? że A, okay. czuła nad nimi przewagę intelektualną, ale sprawiało jej przyjemność wchodzenie w ten rodzaj mhm. relacji, że ona jest jakby niżej postawiona od tego mężczyzny. I wydaje mi się, że to jest taki zdrowy sposób rozwiązywania tych naszych ważkich problemów feminizmu i, mhm. i niefeminizmu. Czy po prostu udawanie, że jesteś głupsza niż w rzeczywistości, tak? tak to tak. sugerujesz o to, kobietom, o to że. to właśnie mi chodzi. No. Nie, no, żeby, żeby się wyjebać trochę na to, że no, no, tak, no mamy tak. tak no. I, I to, że na przykład nie wiem, kobieta ulega w łóżku i, i to nie znaczy, że jest gorsza po prostu. Mm -hmm. To znaczy, że każdy czerpie przyjemność z jakby eksploatowania innej roli i to jest, przekłada się też na te relacje takie yy, podbijania na parkiecie i tego, że to kobieta się zgadza i tego tak. rytuału całego. Po prostu nie, nie ma co się spinać. No to prawda, no tak. <gry> Nie, no, wszystko, komunikacja, jasne jakieś oczekiwania są istotne. Nie, wiem, poza tym mi się wydaje, że my wszyscy jesteśmy tacy wyzwoleni teraz, ale każdy jednak by chciał mieć kogoś, każdy by chciał być w relacji, która jest e, taka jasna, pełna zaufania, nie? I jakby nie zawsze te przejściowe takie związki pozwalają na to, myślę, że nawet nie tyle przejściowy, po prostu wiesz, czasami mi się wydaje, że, że godzimy się na coś, na czego tak naprawdę nie chcemy, mi się wydaje, że dość często. To widać zresztą po małżeństwach niektórych, no ale to już inna <grym> No tak, 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 na pewno, no, no na pewno. No. A, a ty mówisz że, 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 że chciałbyś mieć dzieci, ale nie chcesz się żenić, tak? No raczej tak, mhm. no, nie, nie wiem w sumie, czy chciałbym mieć dzieci też z tego tytułu, że jest tam powiedzmy 10% szans, że moje dziecko będzie miało też cukrzycę. Aha. Jest jakiś tam aspekt, który biorę pod uwagę. Natomiast. Ale na tyle to jest istotne, że, żeby cię zniechęcić? Jest... Nie wiem, nie wiem. Nie hmm. wiem, bo to jest trochę takie analizowanie w no próżni teraz, bo nie, nie ma nikogo z kim chciałbym mieć dziecko, więc no jeżeli tak, tak. taka osoba się pojawi, to raczej chciałbym mieć dzieci, tylko hmm. strasznie mnie. Dziwi y, ogólna światowa rozrodczość i tę łatwość, z jaką ludzie płodzą bez. Tak, tak. To naprawdę jest... jest w chuj życia na świecie, nie? Mm -hmm. Jest mnóstwo ludzi i tak to nie jest konieczne, żeby tych ludzi tam więcej. Mm -hmm. Wiadomo, że ZUS będzie zadowolony, ale, ale poza tym nie ma zbyt wielu plusów. Płodzenia potomstwa, jeżeli się nie wkłada w wysiłku, w rozwój siebie, nie? To znaczy, yy, chciałbym mieć dzieci w momencie, w którym będę miał poczucie, że jestem yy, gotów wziąć za nie odpowiedzialność i bardzo świadomie podejść do tego procesu, jakby stworzyć, nie, nie stworzyć nowe życie i zobaczyć, co się stanie, mhm. tylko stworzyć nowe życie, yy, z takim nastawieniem, że to nowe życie będzie poprawiać to, co tutaj się dzieje na tej planecie, ale niestety większość ludzi po prostu płodzi dzieci, no i, i jakby... Tak. I potem się potem kombinują, potem jak trzymać w tak? życiu to dziecko. Niektórzy mówią, to zresztą ci tak zadufani rodzice, którzy... Bo rodzice zawsze lubią ci mówić, jak to jest, jak będziesz Jak to ciężko jest mieć dziecko i nie, nie wyobrażasz sobie w ogóle, jak to będzie. I, no ale pewnie trochę mają po części rację, że chyba nikt nie jest taki do końca gotowy, to nie da się tak e, wszystkiego zaplanować, no, ale w pełni, się, w pełni się z tą zgadzam, że jakby no, to powinna być świadoma tak, decyzja, myślę, że powinieneś chętnie do tego podchodzić, a mam wrażenie, że bardzo często to jest takie, no, no dobra, jest... Pora na dziecko. E, tak, pora na dziecko, albo no, już jest to dziecko, no to okej, okay, to jakoś tam poradzimy sobie czy coś, nie? No, to jest dość, dość przykre, jak, jak się dziecko w takiej rodzinie znajduje, więc no pochwalam jak najbardziej. Jeśli chodzi o to przeludnienie, to ja nie wiem. Być może to jest w ogóle kwestia, która powinna zostać... Nie wiem, czemu tak poważnie zacząłem teraz gadać. No ponie... to rozmawiajmy poważnie. Powinienem jakimś żartem tak naprawdę, ale bo ja, mi się też wydaje, że za dużo ludzi. Może to jednak jest tak, że my po prostu nie radzimy sobie z tym. W sensie ten system jest na tyle... Zły i niedoskonały, że z tą ilością ludzi sobie nie radzi, tak? Brakuje najróżniejszych rzeczy. No ale faktycznie wydaje się, że jakby to przyrosła populacja w takim tempie, że jakoś to nie. nie, nie może to jest nie, nie do utrzymania. Nie. No. Jakby natura sobie poradzi z tym na pewno. No, no? tak, tak. To jest o, 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 ziemię, o planetę nie trzeba się za bardzo martwić. No. Bardziej o ludzi po prostu, tak? No nie... Czy my jesteśmy w stanie... Też jakby mam bardzo sceptyczne podejście do możliwości wpływania ludzi na swój własny los w, w takiej w skali masowej. Mhm. To znaczy szczerze mówiąc uważam, że z globalnym ociepleniem to już należy, należy machnąć ręką. W sensie... Myślisz, nic, że już nic nie, nie zostanie zrobimy, zmienione, nie. tak? Już mhm. nie, to już poszło. <grym> jakby są Chiny, są Indie, jest Afryka, Ameryka Południowa. To mhm. są setki lat, zanim te miejsca jakby społecznie i ekonomicznie dojdą do takiego poziomu, żeby się o to martwić. Poza tym też ym, to jest ciekawa kwestia, że no dobra jakby pojawią się susze, tak, będzie zmiana... Yy, już właściwie są. Już tylko, są, mm. no, są te zmiany klimatu, które negatywnie jakby wpływają na życie ludzi w wielu regionach, ale umówmy się, kuźwa, to nie jest problem, żeby, w sensie teoretycznie, oczywiście jest, w, ze względu na strukturę ekonomiczno-społeczną mm. naszej planety, ale pojawiają się też tym samym inne miejsca w trakcie tego ocieplenia klimatu, które można by zasiedlić. Aha. I no, jeżeli Floryda zostanie zalana, no to jakby no, ludzie stracą pieniądze, nie? To wszystko się rozbija w gruncie rzeczy o jakieś takie dobra materialne, gdzie gdybyśmy, powiedzmy, byli bardziej taką populacją wspierającą się nawzajem, to nie byłoby problemu, żeby ci ludzie się przenieśli gdzie indziej, krótko hmm. mówiąc, nie? Że to, to jakby walka z ociepleniem klimatu jest trochę taką walką z wiatrakami, bo... bo tak bardzo nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że możemy przyjąć powiedzmy migrantów y, takich y, mhm. klimatycznych, czy nawet przenieść się wewnątrz państwa, y, kiedy powiedzmy tam część wybrzeża zostanie zabrana, że no, idziemy jakąś taką drogą, która jest niewykonalna praktycznie. No. Moim tak, zdaniem, moim tak, zdaniem tak. to, to hmm. mamy tak ograniczoną możliwość wpływania na, na tą emisję gazów, że, że niestety nie, nie damy rady. I skończy się tak jak zawsze, czyli skończy się katastrofą, bo mhm. ludzie nie potrafią inaczej funkcjonować, tylko potrafią romantyzo romantyzować yy, odbudowanie, odbudowywanie się po katastrofach. To jest jedyny moment, kiedy ludzie są w stanie... W miarę sprawnie współgrać. Tak, tak, tak. tak może, może potrzebne są takie gwałtowne zmiany, rzeczywiście. Chociaż, no tak, wiesz, no, ja nie wiem, ja, ja, moje nadzieje na jakby poprawę, na no, znaczną poprawę y, stanu ludzkości są nikłe, ale tak jak się tam mówi trochę o jakimś kryzysie imigracyjnym czy coś, no wiadomo, że to jest proces, który jakby zachodzi i tylko się będzie pogłębiać też ze względu na klimat i warunki życiowe od, od wielu lat, nie? Więc wystarczyłoby pomyśleć o tym 10-20 lat temu i już byłoby zupełnie inaczej, ale to nie, no nie działa tak niestety, no nie wiem, no. Ale wydaje mi się, że trochę się zmienia, może, może jestem głupi, ale zmienia się jak patrzę na takie, wiesz, najmłodsze pokolenia, czy coś, trochę się zmienia myślenie o świecie, takie ogólne, i o może trochę bardziej zanikają te granice, takie, wiesz, narodowościowe i tak dalej. Więc w momencie, kiedy są już pewne sfery, w których możesz obejść na przykład e, rządy takie lokalne, narodowościowe całkowicie, nie? No, Na przykład tam kryptowaluty, jakieś takie hmm. małe rzeczy, internet bardzo pomógł, nie? Więc może będzie taki moment, w którym ludzie zaczną się zarządzać trochę inaczej i czy to będzie dobre, czy nie, ale myślę, że to musi nastąpić. Ty myślę, że będzie po prostu wojna czy coś, tak? I... Nie, nie, nie. Ja tak, jakieś... Chodzi mi bardziej o to, że jakby robimy postępy na pewno w, jako gatunek mhm. I to duże, tylko, no tak. że, tylko że to idzie bardzo nierównomiernie i to, że my się jakby. Integrujemy w ramach y, świata zachodniego, który ma ogólnie ciepłą wodę w kranie i spoko. Tak. To jest jakąś wartością. Tylko że jednocześnie za murami po prostu Babilonu są miliardy ludzi, tak, y, którzy nie mają ni nic, nic no. po prostu. Nie? Mhm, tak. Więc y, raczej dojdzie jeszcze do jakiegoś kryzysu tym spowodowanego takiego grubego. Nie wiem, nie, nie wiem, co będzie, nie, ale y, jeżeli będzie wojna, no to słabo, e, to wtedy bardzo słabo, e, aczkolwiek rzeczywiście wydaje mi się, że w Europie w tej chwili większość młodych ludzi ma już tam w dupie, nie, te, te takie narodowościowe kwestie, w sensie to, i staram się myśleć o sobie jako jakiegoś rodzaju patriocie... Mhm. Um, bo tak samo jak z tymi relacjami damsko-męskimi, wypełnianiem pewnych ról, wydaje mi się, że jest potrzebny dystans do, do, do takich rzeczy i jakby nie będę negował tego, że jestem Polakiem i że mieszkam mm -hmm. w Polsce, że z tej kultury jakby wyrosłem Sorry. i to jest moje miejsce na świecie i mam do niego przywiązanie i kibicuję polskiej reprezentacji, tylko mam z tyłu głowy, że to jest jakiś rodzaj gry, nie? Że to mm -hmm. jest taka... Coś w co jesteśmy wrzuceni, ale nie ma jakby, nie jest efektywne negowanie tego całkowicie, ponieważ tracisz wiele rzeczy w życiu pozytywnych. Właśnie jak możliwość kibicowania reprezentacji i cieszenia mhm. się jakby z rywalizacji sportowej. Zakładanie tych kapeluszy takich fajnych nadmuchiwanych, Dokładnie. to jest ważne. To jest też ważne, jest, żeby można też na krupówkach lody zjeść albo scypa, z grilla. no To jest, są ważne elementy życia, przyjemności. Tylko no, po prostu staram się mieć do tego dystans, no, wiedzieć, że inni mają takie same swoje rzeczy i eksplorować mm -hmm. też te inne rzeczy, dzielić się tym, no to jest fajne po prostu, nie? ciekawe to ta inność, ale kurwa rywalizacja... A, bo, stypki są lepsze niż bratwurst! Tego nie kumam, tego nie czaje zupełnie. Absolutnie, no. Może jedno pasuje do drugiego i ja myślę, czy, czemu nie? Ja myślę, że bratwurst z, z typkiem to by było dobre gówno. Pewnie tak. Nie? Jeśli <laughs> ktoś jeszcze tego nie podaje, to, to nie wiem dlaczego. No. Tak, no nie wiem, czy to nie jest może właśnie trochę przestarzały koncept te narody, które zostały oczywiście też dość interesownie, chyba stworzone przez jakieś tam, wiesz, grupy władz, wpływu. No i, to, i ta Polska też, no, też się śmiejemy, na przykład z Ameryki czy też że ona jest taka, że to taka młoda demokracja, młody kraj, ale w Polsce to też Polacy to ile tam istnieją tak naprawdę jako zjednoczony naród? ciężko powiedzieć nawet. <gry> Czy coś takiego istnieje, nie? Ale teoretycznie nawet. Ile? Tysiąc lat? No, no nie, no w życiu. W sensie no. ty, w ogóle myślenie, ty, myślenie jakby, że jesteśmy jakimiś politycznie spadkobiercami, mieszka, jest, wydaje mi się, mocno naciągane. Jest tak, nie? No, to no, jest, bardzo jest, mocno. To nie byli Polacy, to <laughs> tak. byli jakieś ziomki, którzy no. lubili się napierdalać i robili to trochę lepiej niż inne ziomki, mm -hmm. nie? Um nie wiem, ile, jakby taka polskość, no to jest, to jest, jakby to się tworzy na bieżąco cały czas. Ta, tą, tą polskość, którą mamy teraz i to nasze rozumienie e, patriotyzmu i skąd to się bierze, e, jest gdzieś tam, po pierwsze z puścizną e, no, tych rozbiorów wszystkich, nie? Mm -hmm. chyba tak, naj, to, naj, to jest naj, to, z czego najbardziej czerpiemy, tą naszą... E, narodową wyzwoleńczość, która dyktuje tak, to wiele jakoś, no. działań, że jesteśmy właśnie tym narodem walczącym i niepoddającym się. I pewnie jesteśmy nie? jakby tylko że kurwa teraz chyba nie ma z kim walczyć po prostu, więc można by tak, zrobić coś co innego. Zupełnie inaczej. Ta walka też pewnie powinna wyglądać, To już nie jest. No nie wiem, ci, którzy tam marzą o obieganiu z dzidą czy nawet karabinem, nie wiem, czy kiedykolwiek się doczekają w ogóle czegoś takiego, bo trochę inaczej wygląda teraz zdobywanie. W sensie to się dzieje to po cichu. Znaczy to może od dawna, ale mi się wydaje, że to nie wygląda. Można jeszcze zostać najemnikiem. Jak ktoś naprawdę ma tak, taką oczywiście. zajawkę, to są. W sensie też jeżeli ktoś się lubi napierdalać, to jakby kluby sportowe, w sensie zaplecze kibicowskie mhm. wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Nie ludzi się brakuje lubi... miejsc, gdzie możesz. No to. Jest... Spoko, ja to... Dostać albo dać w mordę. No. Ja tę zajawkę absolutnie szanuję. Nie? To nie jest tak, że w ogóle mam cokolwiek przeciwko. Rozumiem to, rozumiem tą potrzebę emocji, tą, tą rywalizację. No, możliwe, że wolałbym, żeby to było bardziej sportowe, ale oni tam też się umawiają, gadają ze sobą normalnie, między sobą umawiają się, napierdalają się spoko. Dla mnie to jest Mają ponad... pewnie jakąś prywatną grupę facebookową, tam się ustawiają. <noise> pewnie tak. No <noise> nie, sorry, mordeczko, w czwartek nie mogę, wiesz, chrzciny, ale, ale jakbyśmy mogli przełożyć, to byłbym wielce zobowiązany. Coś jeszcze? Coś, ma... Coś czym... ważnego, co przegapiłem? Kochajmy Zobacz... się wszyscy. Tak? To jest ważne też. Takim chciałbym Takim przekazem chciałbym zakończyć, że, że w ogóle yy, jebać te wszystkie podziały. Ha 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 ha